Hej, witajcie na Napisach Końcowych, gdzie po pierwsze, po raz kolejny możemy gościć Filipa z Bez Schematu i po raz pierwszy, i mam nadzieję, że po tej dyskusji nie ostatni, Krzysztofa M. Maja, którego możecie znaleźć również na jego kanale, wszystkie linki będą w opisie. Witajcie, Hej. witajcie, dzięki za zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dosyć takim temacie, powiedzmy, który wraca przy wszystkim, co jest w popkulturze chyba wszystkim? Bo czy, czy były to pierścienie władzy? Czy był to Wiedźmin? Czy czasami są to yy, filmy na podstawie komiksów, czy cokolwiek innego? Czy, czy filmy na podstawie gier? Zawsze pojawia się pytanie. Do którego stopnia ci, którzy reinterpretują na nowe medium e, dane dzieło, na ile mają wolności kreatywnej, w którym miejscu powinni spasować i wrócić do materiału źródłowego, w którym miejscu ma mają. Jakby mogło sobie pozwolić na tą wolność kreatywną. I z tego co wiem, mamy na ten temat bardzo różne opinie, więc e, to będzie generalnie dyskusja, w której ja mam kilka takich punktów, ale nie będę do nich się religijnie przywiązywał, ponieważ jeżeli poruszymy jakiś temat i będziemy się wymieniać argumentami, to wolę zostać i wymieniać się argumentami niż powiedzieć: OK, starczy, nagadaliśmy się na ten temat, przejdźmy do kolejnego tematu, więc kto wie, jak ta dyskusja popłynie. Także zaczniemy sobie od takiego myślę ogólnego podejścia do adaptacji. I yy, nie chcę nawet do końca używać słowa adaptacja, bo wydaje mi się, że dzisiaj ono ma tak szerokie znaczenie. Dla kogoś adaptacja to jest jeżeli jest jeden do jednego, dla kogoś to jest coś innego. Więc mówiąc adaptacja, mam na myśli po prostu mamy sobie materiał w formie powiedzmy książki, gry czy czegokolwiek innego i czerpiąc z tego materiału Tworzymy teraz nowe dzieło w innym medium. Tak, to jest, to jest, to jest ta definicja. Nie będziemy wychodzić jakby dalej, bo, bo inne rzeczy się pojawiają. Więc moje pytanie będzie do was. I zaczniemy w takim razie od ciebie, Krzysztof, żebyś powiedział, kiedy za, zabierasz się za dane dzieło, i powiedzmy, masz jakieś. E, wiesz o tym, że, to is, że jest jakiś pierwowzór. Czego oczekujesz przede wszystkim po takim dziele? Poza tym, żeby było dobre, ale to jakby jest inny temat. Może, może zaskoczeniem to będzie, ale nigdy nie oczekuję od wzorowania wydarzeń i od wzorowania fabuły w 100%, a ludzie, mam wrażenie, się bardzo często na tym koncentrują. Prawda, że mamy jakieś luki fabularne, które się pojawiają na przykład w filmie, a których nie ma w książce, lub odwrotnie, w książce są pewne luki, tam film sobie je pouzupełniał, uzupełnił nie tak, jak fanom się to podobało, oryginału i jest wtedy pewien problem. Ja szczerze powiedziawszy na to nie zwracam uwagi. Dla mnie najważniejsze jest to, czy świat, który jest odwzorowany i oczywiście, że zaczynamy od świata, e, przypomina ten, który po pierwsze wizualizuje ja sobie i wizualizują sobie również inni czytelnicy, jeżeli to jest książka, jeśli to jest medium wizualne, no to wtedy bardzo mnie interesuje to, czy są zbieżności wizualne, czy ktoś sobie na za dużo swobody nie pozwala. A chodzi mi o to, żeby ten utwór, który jest zależny, i utwór, który jest oryginalny, tworzyły raczej jakoś wspólny świat, niż żeby tworzyły dwa zupełnie odrębne produkty. I. To moje podejście wynika z tego, że współcześnie coraz częściej się właśnie tworzy takie duże uniwersa, które mamy różne produkty, ale postaci, albo lokacje, albo artefakty i różne rzeczy migrują sobie pomiędzy nimi i ludzie mają takie O, oh, I understood that reference, tak? I rozpoznają postać, rozpoznają jakieś miejsce, które znają. Więc dla mnie to jest bardzo ważne w adaptacjach i o wiele bardziej byłem rozgniewany na przykład jak zmienili mi wygląd Glerta Grindelwalda w trakcie filmu, w świecie, zauważcie, w którym poświęca się całą drugą część filmowego podtera, praktycznie, trzy czwarte filmu na eliksir wielosokowy i na wyjaśnienie tego, dlaczego ludzie zmieniają wygląd. I potem wstawiają nam Galerta Grindelwalda w wykonaniu świetnego, zajebistego aktora, Maca Mikkelsena. I nikt nic nie mówi. Dlaczego? W, we franczyzie, która jest zależna od Potterowskiej, w której wygląd zmieniający się, to był yy, Colin Farrell, na Johnego Deppa, wytłumaczono użyciem specjalnego zaklęcia. I potem nic, nie wiem. Yy, więc to jest coś, co mnie bardzo drażni. A to, czy yy, na przykład wątek chochang z. Yy, czy szocchang, nigdy nie wiem, jak ją przeczytać, tak. Yy, z Pottera... Yy, Piątego został zmieniony w filmie tak, że ona jest winna i w ogóle niefajne rzeczy. Szczerze, kompletnie mi nie zrobił żadnej różnicy. Więc, tak reasumując, fabuła jeden do jeden kompletnie się pod tym nie podpisuje ale odwzorowanie świata, postaci, lokacji, obiektów, które w nim występują zgodnie ze różnymi wskazówkami, które dał autor. Zwłaszcza jeżeli projektował ten świat w bardzo taki świadomy sposób, robił do tego nie wiem, ilustracje, encyklopedii i tak dalej, no to to się dla mnie bardzo liczy. Hej, okay, Filip? Znaczy, ja jestem trochę zaskoczony, bo ja myślałem, że dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie adaptacji Spike'a Jonesa i tak. przygotowałem się z czegoś innego. <śmum> <śmum> Ale ja, tak ja serio, mogę mówić. <śmum> kocham. <śmum> kocham absolutnie. Film. Wspaniała podwójna rola Nicolasa tak. Cage'a. Ja w dużej mierze podpisuję się po tym, co powiedział Krzysztof, i tylko dla mnie świat to jest coś więcej niż świat przedstawiony, dla mnie to jest jednak pewien kanon i to są, nie wiem, pewne wartości, pewne motywy, które zostały zawarte w oryginalnym dziele, w pierwowzorze. Zrozumienie materiału źródłowego, żeby móc się nim bawić. Pierwej musisz zrozumieć to, musisz naprawdę być gotów odpowiedzieć. Nawet nie na każde możliwe pytanie dotyczące każdego niuansu, każdego szczegółu, jeżeli chodzi o, 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 o pierwowzór, ale naprawdę doskonale zrozumieć, co autor miał na myśli, co on tak naprawdę chciał o tym wszystkim wyrazić, żeby móc się tym bawić. I poczytałem trochę i, i próbowałem poukładać sobie w głowie, jak to jest, że możemy zrobić sobie na przykład takie Batman Gotham Knights. Nie, to już się nie nazywa Batman Gotham Knights, jest po prostu gra Gotham Knights. I możemy wziąć na, na przykład ten e, Trybunał Słów, który jest jednak kultową organizacją w świecie Batmana, chociaż całkiem młodą, biorąc pod uwagę, ile, ile lat wydawany jest Batman. I można to zarżnąć. Bo wiele osób uważa, że to jest to zarżnięty wątek. Można <laughs> zrobić sobie taki film, jak na przykład dajmy na to Justice League, czy e, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, i tam Batman może zabijać, ale i tak będzie mniejszy w kurw. Fandomu, niż w przypadku takiego dajmy na to Rings of Power. Czy, i uwaga, dlaczego chodzi mi o kanon, Czy, niż kiedy niejaka J.K. Rowling dokonuje retroaktywnego nadpisywania rzeczy, które ustaliła wcześniej, w tym możemy to nazwać światem, możemy to nazwać lorem, możemy to nazwać kanonem. I, i doszedłem do jednego wniosku, że my jesteśmy w stanie wybaczyć to, że są bardzo różne interpretacje Spidermana, bardzo różne interpretacje Batmana. Pod początku były w materiale źródłowym, czyli w komiksie. Zawsze byli różni scenarzyści, pisarze. Zawsze byli różni artyści. Coś łączyło oczywiście zawsze Batmana. To, że nie zabija dlatego gdzieś tam Snyderowi to yy, potem mocno wyrzucano, ale wydaje mi się, że jakby nasza nasza tolerancja wobec zmian, jakie zachodzą względem pierwowzoru przy adaptacji maleje wprost proporcjonalnie do ilości osób, które są w to zaangażowane. Czyli, jeżeli to był jeden autor, jak George R. R. Martin, my naprawdę patrzymy, czy wszystko jest zgodne z książkami przy House of the Dragon. Bo był sobie George R.R. Martin, był jeszcze jeden autor, ale nie było takiej swobody w pierwowzorze, że to jest ta materia, która jest wspólnym wielkim mitem, tak jak w Stanach Zjednoczonych Batman jest tym współczesnym mitem, jak Superman, jak Spider-Man, i możemy się tym bawić tak jak chcemy, tylko był autor, który miał jakąś jedną konkretną wizję. Więc pomimo, że ja. Bo będziemy siłą rzeczy pewnie nawiązywali do Rings of Power, pomimo, że ja nie podzielam tego wkurzenia, które było ze strony fandomu, to go rozumiem. Tego rozumiem, czytając wypowiedzi twórców, i tak dalej, bo wychodzi właśnie na to, że połączono zły marketing albo kłamliwy marketing z niezrozumieniem materiału źródłowego, i nie chodzi właśnie o ten świat, chodzi może o kanon, albo to, co autor próbował gdzieś tam w tym zawrzeć. A to tak słowem wstępu odnośnie zniuansowania hmm. tematu. Hej, Radek? Wiesz co, tutaj ja tylko nawiążę do tego, co mówiłeś, że. To jest bardzo specyficzna sytuacja między e, Rings of Power a House of the Dragon, bo House of the Dragon jest praktycznie gotowym scenariuszem pod serial. To jest konkretna rzecz, gdzie ciężko cokolwiek zmieniać. To jest tak zwarta rzecz, tak bo w taki sposób narracyjnie, że można to przenosić praktycznie jeden do jednego. I to będzie działało, bo Martin tak pisze, nie? Martin jest jednak gościem, który jest z tej generacji pisarzy, którzy są wychowani na filmach i on w zupełnie inny sposób prowadzi narrację, nie? To było widać że grze o trąd, to widać teraz też w tej nowej produkcji. A jednak z Ring of Power jest ten problem spory. I ja tutaj zgadzam się w pewien sposób z fanami, którzy chcieli dostać te rzeczy, które chcieli, ale z drugiej strony to jednak... Było tak rozparcelowane ten materiał, który dostali, bo tutaj też wchodzą te rzeczy, do czego oczywiście Amazon miał ee, dostęp, do czego nie miał, z czego musiał lepić, z czego musiał nie lepić. To jest bardzo skomplikowana sprawa, nie? I jednak to nie było tak zwarte jak, no zgodzimy się, nie, że Root Smoka jest lepszym materiałem do adaptacji niż te wszystkie rzeczy, które z Syntolkiena. Miał, składał później do kupy po śmierci ojca, nie? I co chwilę ze ścian wyciągał. To jest mitologia, to nie jest tak naprawdę fabuła. Tak, to jest mitologia. To jest coś, czym się można pobawić, nie? I tutaj ja się zgadzam, że komuś to może nie pasować, komuś może pasować, nie? Kto, jest, kto jak się pobawił tym. To jest inna sprawa, nie? Ale to są dwa zupełnie inne podejścia do tego materiału, nie? Że tu mamy gotową rzecz, którą można adaptować, tu mamy coś, z czym trzeba bardziej popracować, nie? I ja, oglądając Rings of Power i o czym będę jeszcze gadał z Oskarem, mam dużo, ale do tego, jak to jest technicznie zrobione, i jak do tego poszli, podeszli scenarzyści po prostu czysto do, jako opowiedzenie historii, nie? Ale też nie mam aż takiego dużego problemu z tym, jak to jest zaadaptowane, jeśli chodzi o wzięcie rzeczy i zamienienie ich w serial, bo ja też nie jestem tak mocno związany jest Tolkienem, nie? I nie jestem tak związany z tym światem. I ja oceniam tylko to, co dostaję czysto w serialu, nie? Ale o tym pogadamy na boku. Ale to jest w ogóle e, niesamowite, bo też jak przy, mm, przypominałeś Krzysztof o, o Harry Potter'a, nie? Te rzeczy te aktywne, która same Sama Rowling wprowadza i które są wyciągane totalnie z kapelusza w pewnym momencie. Ona po prostu coś sobie napisze, i a tutaj tak wyglądało defekowanie u czarodziei, że oni sobie tam robili w gacie i magią to usuwali. Nie ja mówię, okej, okay, to już. Ja wiem, że autor powinien mieć pełną kontrolę nad swoim dziełem, ale w którymś momencie. Może jednak nie. Może powinien uważać na to, jak to powinno być zwarte i jak e, to powinno wyglądać ogólnie, nie? Bo to też widać e, później w tym Grindelwaldzie i, i tych rzeczach, że to już zupełnie inna bajka niż pierwsze Harry Pottery, które też nie były taką dokładną adaptacją. Tam też sobie twórcy pozwalali na dużo swoich. I te odstępstwa były naprawdę fantastyczne. Jak przed Alfonso Cuarón, który y, przyszedł po Chrisie Kolumbusie, który bardzo dokładnie adaptował to, co było pierwsze. To było przystępne, to było takie, wiesz, jednak ten taki dobry sposób, nie chcę powiedzieć infantylny, ale taki dobry sposób pod dzieciaki zrobione, nie? żeby się na tym dobrze bawiły. Tak jak ja się czułem jako dzieciak czytając pierwsze Harry Pottery i nagle wchodzi Alfonso Cuarón i robi z tego praktycznie horror, nie? Na swoją modłę. Wprowadza ten czynnik autorski, który jest fajnym zamieszaniem tego, czym jest adaptacja, a czym jest właśnie ta wersja autorska, nie? I jaka jest cienka granica między tym, ile możesz dodać od siebie, nie? A że ile możesz, musisz zachować z tego oryginalnego, żeby też, no... Nie, nie chcę mówić, że mnie wkurzyć fanów, nie, bo to po przede wszystkim powinien być dobry produkt. nie, To nie powinno być patrzenie na fanów tak mocno, nie, że oni muszą dostać to idealnie, co chcą, bo tego się nie da zrobić. Każdy chce coś innego, każdy ma inną wizję tego, co, co dostał. I ostatecznie chcesz po prostu dostać dobry produkt, nie? I to jest bardzo, właśnie tak jak mówię o tej cienkiej granicy, no bo ostatnio pojawiły się też te informacje, co, co mnie poruszyło dosyć mocno, o e, Wiedźminie okay. i o tym. Jak wyglądało robienie Wiedźmina i jak scenarzyści, którzy nie That lubili explains. materiału źródłowego. Ja wiesz, ja nie jestem fanem tego, żeby no, fani zajmowali się dokładnie, wiesz, tacy, tacy Uber fani. Adaptowaniem rzeczy, bo mamy na przykład Dave'a Filoniego, który zajmuje się z wojnami wojnami. On już jest troszkę za daleko w tym fanboyizmie, nie? że on musi wprowadzać te swoje rzeczy, robić tak po swojemu, no ale z drugiej strony, jak mamy ludzi, którzy po prostu robią to na odpierdol, bo musimy to zaadaptować, to też nie jest dobra strategia w żaden sposób. O szacunku do twórców mhm. i oryginalnego dzieła będę chciał po pogadać osobno, bo wydaje mi się, że to jest. Bez względu, generalnie, na to, co, co robimy z tym dziełem tak, później, tak, tak, to tak. jest. Można nie lubić, ale trzeba być profesjonalistą. Nie? I to jest kwestia, tak, braku profesjonalizmu w przypadku Wiedźmina. Natomiast, w takim razie, skoro, e, skoro mieliśmy tak e, różne, to ja ze swojej strony powiem, że ja mam do tego zupełnie inne podejście. Ja przez lata próbowałem znaleźć, jak ja, oglądając jakąś adaptację, gdzieś tam czułem, powiedzmy, że. Okej, okay, to mi z jakiegoś powodu nie leży, coś mi tu nie gra, ale za każdym razem, kiedy próbowałem, tak wiecie, schwycić to i uznać, co, co jest tym, co mi nie gra, to natychmiast odnosiłem się szybko do innego dzieła i stwierdzałem: OK, ale tu mi dokładnie ta sama rzecz, dokładnie ten sam element kompletnie nie przeszkadza. Więc idąc tym tropem, ponieważ tak bardzo nie byłem w stanie zweryfikować tego punktu ciężkości, gdzie, gdzie leży ten, to miejsce, co, co wolno zmieniać, a co nie ostatecznie tak zweryfikowałem swoje poglądy, że z mojej perspektywy dzisiaj kompletnie nie mam żadnych wymagań o jakiekolwiek y, rzeczy związane z tą adaptacją poza jedną, jedyną rzeczą ona ma być wewnętrznie spójna w sensie w momencie, w którym ja powiem tak i nie wiem, że dla wielu to herezja, ale gdyby zrobili Władce Pierścieni, gdzie z planety Mordor nadlatują statki kosmiczne i atakują stację kosmiczną wśród Ziemię nie miałbym nic przeciwko. Drugi nieśmiertelny. A ten, czyli spokojnie, nie miałbym nic Czekaj przeciwko. Czekaj na maila od Amazona. Ja, ja... Ja cię zaskoczę ci powiem. A, a, w pełni się zgadzam. To znaczy, ja, ja bym coś takiego kupił. Bez żadnego problemu. Okay. To znaczy, bo to, to jest tak szalone i to jest tak świetne, że to faktycznie to jest, to jest przeszczepienie jakiejś, jakichś realiów zupełnie w inny czas i w inny setting, gdzie to działa. No przecież mamy na przykład mki, mój, mój ulubiony moja ulubiona animacja Batmanowa to jest Batman e, by Gaslight bodajże, czy Arkham mm. by coś takiego. W każdym razie. Mm -hmm. Batman w realiach moich ukochanych steampunkowych. No jak to działa świetnie. Nie miałem z tym żadnego problemu, mimo że to się nie kojarzy z Gothamem, tym oryginalnym, prawda? To jest troszeczkę inna też sytuacja, ponieważ akurat tutaj mamy bardzo taką character-centered narrację, nie? Więc mm. nam jest obojętne, czy ten Batman będzie w steampunku, czy będzie w realiach samurajów, czy w Gomułce Sera, czy na planecie Xanepos, wszystko jedno. Będzie dalej Batmanem. Natomiast w przypadku chęci zrobienia opowieści Tolkienowskiej, która byłaby Science fiction, no trzeba byłoby się mocno natrudzić. Tutaj trochę nawiążę do Filipa, żeby żeby ten duch to takiej naiwnej opowieści o walce dobra ze złem i balansu między, właśnie takiego naruszonego między światłem a ciemnością na rzecz światła, które zawsze zwycięży, nawet jeżeli będziemy mieli ten, to słodko-gorzkie zakończenie, no to, to tam musiałoby być też, żebyśmy poczuli, że to faktycznie jest tolkienowskie. Ale właśnie to jest strasznie nieuchwytne. Co to znaczy, żeby poczuć, że coś jest tolkienowskie albo poczuć, że coś jest śródziemiem? No to jest bardzo indywidualna rzecz, prawda? I wydaje mi się, że clue właśnie całego problemu leży w tym, żeby był ten świat drugi, wewnętrznie spójny właśnie, no i też, żeby to było dobrze opowiedziane i żeby tkwiły tkwił za tym jakiś artyzm, jakaś spójna wizja artystyczna, żebym, żebym szanował to jako no, na przykład taki odpał, dowolny zrobił odpał Tarantino ja będę szanował ten jego odpał, bo wiem, że to jest przemyślane. Tak i... Pieszo, ja, ja wiem, że, gdzie dąży Oskar, ja tylko dodam, że to, o czym mówisz, to jest bardziej reinterpretacja, nie adaptacja. Ja jestem wielkim fanem reinterpretacji yy, gotowych dzieł, gdzie twórcy nie mówią, że to jest adaptacja, nie, że to, to o, dokładnie przenosimy tam pewne rzeczy i dostaniecie to, co kochacie, bo to jest takie jednak mydlenie oczu yy, i to, to trochę zaszło w yy, przypadku Rings of Power. Nie? Ja tutaj mówię, ja nie jestem przeciwnikiem tego serialu, nie? ja na nim się bawię średnio najeża, nie? Ale to o tym pogadamy w innym miejscu, ale ja bardzo lubię interpretacje i to o czym mówisz, nie? że właśnie mamy mordor z kosmosu i tego Saurona, który jest jakimś tam kosmicznym wataszką, który tam ma te swoje armie latające statkami kosmicznymi, to jest super, bo ja na przykład, o, najlepszą adaptacją Szekspira w historii jest e, Tron we krwi, Kurosawy, który no, nie jest adaptacją Szekspira dokładną, nie? To jest reinterpretacja przeniesiona w inne realia, opowiedziana w inny sposób, z za pomocą innej kultury i to jest super rzecz. I kurczę, ja bym chciał, żeby właśnie Rings of Power było w ten sposób. Władca wow, 40 będę... tysięcy, tak, tak Tak, tak, Władca <laughs> o matko, i Biel, i Galadriela, która w większości wie, jak Mass Effect, nie? I totalnie. No ale kontynuując ten temat, tak, ja, ja zmierzam do tego na przykład i yy, w momencie, w którym oglądam Pierścienie Władzy, w którym mówię, mi się miary podobały, ale jednocześnie jakby jeżeli ktoś mi powie, że okej, okay, yy, niespójne jest tam to, jak nie wiem, płyną trzy statki, nagle wyjeżdża z nich armia, która jest w stanie, która w pełnym galopie jedzie do boju w miejsce, w które jest kompletnie nieznane. Na wsi. Na wsi, nie? Jakby, ja, ja widzę, jaki to jest bullshit. Nie? Jakby to, to nie jest tak, że mówię i, 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 i tak, i właśnie to, co mi nie leży, to jest tam, to jest brak tej wewnętrznej spójności. Gdyby tam na przykład, skoro jesteśmy przy tym pieśniach władzy, gdybyśmy mieli moment, w którym, okej, okay, oni na przykład mają zwiadowcę, zwiadowca wcześniej i mówi: Dobra, są tutaj, więc w takim razie jedziemy galopem, powiemy, co się tam znajduje. Gdybyśmy mieli wcześniej tą spójność, że tak powiem, ustaloną, dlaczego oni w tym momencie szarżują, to by mi nie przeszkadzało to, że nie wiem, Galadriera zachowuje się inaczej, czy coś w tym rodzaju. Kompletnie by mi to nie, nie robiło. I, i, I dlatego mówię, że w momencie, w którym próbowałem uchwycić właśnie ten, tego ducha Tolkiena, co, co to jest, gdzie to się znajduje, to ostatecznie doszedłem do wniosku, że tak długo, jeżeli ktoś naprawdę chce mi opowiedzieć jakąś historię i ten pierwowzór go po prostu tak zajebiście zainspirował a do opowiedzenia pewnych rzeczy, to nie mam z tym problemu. Ja, ja zawsze mówię, że fanfic od, bo ludzie naz coś nazywają, wiecie, drogim fanficiem. Ja, dla mnie fanfic od, e, wiecie, adaptacji różni się tylko tym, że ktoś kupił prawa. To jest generalnie ca cała różnica między tym wszystkim. W jednym i drugim przypadku ktoś Bierze pewne dzieło i w jakiś sposób je przepisuje. na... na to jest na, niesamowite, na, 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 na. bo e, Władca pieścieni Petera Jacksona jest totalnie fanfikiem. To jest coś zrobione z miłości, ale tam jest inne podejście, jak na materiału, nie? bo to jest bardziej skupione na konkretnej osobie. Nie? Tam Peter Jackson miał dużą wolność decyzyjną, nie? On to robił w swój sposób i to jest niesamowite, że on. Odchodzi od Tolkiena w tych momentach, które są bardzo Jacksonowe, że robi. Nawet ma te momenty, które są bardzo w stylu jego beklasowych filmów. Nie wiem, ja, ja, wiem, że, ja wiem, że są ludzie, którzy są wielkimi przeciwnikami Legolasa, e, tego e, surfującego na tarczy. Nie? Ja mówię, wow, to jest, to jest mega autorskie, ale to, i to mi pasuje do tej opowieści, nie? bo ja też jestem fanem Tolkiena tego. Luźniejszego, który był w hobicie, jak sobie mamy na przykład imprezę Krasnoludów, którzy wbijają do Bilba, robią popiawę. To i mój Tolkien. I ja na przykład, no, że mi przeszkadzało w. To co, co Krzysztof, Krzysztof się nie zgodzi, to będzie totalnie w opozycji stało, ale mi przeszkadzało w jak Władzy to, że tam jest za dużo Tolkiena w tych momentach pompatycznych i tych, które, bo było... ja wiem, miałem... ja nie byłem wielkim fanem nigdy Tolkiena i na przykład te momenty, które były takie mega uwznieślone, które ja z... wiem, że ludzie to lubią i to jest spoko, nie? Zupełnie, ale ty wiesz, opisy wielkie i dialogi Torkiena, to było coś, co do mnie nie trafiało za dzieciaka, nie? Ja lubiłem inny sposób opowiadania, nie? I ja tego dużo widzę w pieśniach władzy. I to jest niesamowite na poziomie adaptacji, że możemy z zupełnie innych stron patrzeć na to, nie? Że tak jak oglądałem materiały Krzysztofa związane z Rings of Power, to ty patrzyłeś ze strony jednak fana, nie? Który zna dokładnie te materiały źródłowe i ja się w wielu momentach zgadzam z tym, że to powinno być zrobione w inny sposób, że scenarzyści dużo rzeczy sknocili, nie, ale też jako widz, który nie ma takiego połączenia z Tolkienem, nie, tak oglądam i mówię o, kurczę, przecież fajnie mi się to ogląda, nie, to jest takie B-klasowa przygodówka fantazy gdzie biegają z mieczami, nie, są jakieś wielkie konflikty, ale ale ta pompatyczność, nie, ale te dialogi i to mówię, kurczę, to jest to, przez co nie umiałem na przykład przejść przez Władcę pieśni książkowego, nie, przepraszam, ja muszę wrócić do Władcy pieśni po latach, bo go za dzieciaka czytałem i to jest niesamowite zupełnie, nie? Jak można mieć inne spojrzenie, przez to jakie masz emocjonalne podejście do materiału źródłowego, bo to jest bardzo ważne w tym, jak ludzie reagują na adaptację nie? Ja sam jestem częścią tego, bo są takie rzeczy, które mi na przykład nie pasowały w wielu adaptacjach, gdzie byłem mocno związany z tym materiałem źródłowym. Nie I mówię, kurczę, nie, to powinno być inaczej, to powinno być zrobione. I nawet jak materiał był ok, co nie jest w przypadku pieśni władzy, żeby nie było, że ja jakoś mocno bronię to rozumiem, czemu jest takie podejście fanów, nie? Znaczy, ja szybko odnośnie do tego patosu powiem. Znaczy, mam wrażenie, że właśnie pierścienie tego nie robią dobrze. To znaczy, dobry patos... Ja, ja wam przywołam od razu z kapelusza trzy sceny, które są dobre i patetyczne, z czego jedna nie będzie z Tolkiena. To znaczy, pierwsza scena Szarża Rohirrimów. Druga scena Enty, które idą na Isengard, tak? Gdzie mnie, mnie to wyciskało łzy z oczu. Trzecia scena... Elfy przybywające do Helmowego Jaru, co było wymysłem Jacksona. Tak, nie, nie było tego. Tak. Każda z tych scen jest dobrze zrealizowanym patosem takiego high fantasy, właśnie tak. tego high fantasy, że patetyczny. Natomiast Rings of Power ma jedną metodę, to znaczy wrzuca slowmo mo i robi, robi długie kadry. No nie, znaczy, to, to nie jest, nie, jeżeli się robi slow jeżeli już w ogóle to ma być, to niech to będzie w odpowiednim tonie. Natomiast no, oni, oni weszli na poziom taki, znaczy, wiecie, jest 1% slow 10% slow i Zack Snyder. No i oni wzięli wajchę do Zaka Snydera od razu. No i to, to nie zadziałało totalnie. To te tym się techni, nawet się to zgadzam. jest Black Adam. Black Black Adam. Ja się te My techni, się... mamy tak. Nie widzieliście Black Adama, ale Black Adam to jest generalnie ten film, na którym Zack Snyder by płakał, ze szczęścia. <grym> 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 to bym siedział i tylko wiecie, trzymał się za serce. Tak, to jest film, na którym szuka, 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 szuka suwaka na YouTube, gdzie jest wiesz, zwolnienie do 0,5, na przykład, nie? i mówisz, tak film nie powinien działać, on powinien tak, chodzić szybciej. A tutaj nie. Ale y, jest jeszcze jedna rzecz z tym związana, bo ja powiem nawet więcej. Uważam, że często y, można przecholować w drugą stronę. Mianowicie według mnie są materiały, w których. Nowi, znaczy nie twórcy, ale ci, którzy reinterpretują dzieło, stają się wręcz zakładnikami materiału źródłowego. Niestety w dzisiejszych czasach też fanów, którzy potrafią być po prostu wejści i groźby śmierci wysyłać, jeżeli tak Superman będzie tak. miał mniejsze czy większe S na klacie. Yy, i, I stawia wtedy materiał na piedestale. Problem jest taki, że film na przykład jest siłą rzeczy zupełnie innym medium niż książka. I na przykład w książce, kiedy ktoś ma wiele, nie wiem. Przemyśleń, jakaś postać, no to co w filmie pokażesz, jak siedzi, albo widzisz narrację w jego głowie prowadzoną, czy coś w tym rodzaju, to zwykle nie działa w tym medium po prostu. I ja jestem wielkim fanem, właśnie tego, kiedy widzę, że nowy autor, znowu to jest coś, o czym Filip mówiłeś, czyli to takie zrozumienie tego dzieła, ale zrozumienie na swój własny sposób, takie na zasadzie, no to jest tak nieuchwytne, ale ten moment, w którym chcę dalej pokazać, kim jest ta postać, jak ja ją rozumiem. Ale muszę dołożyć do tego rzeczy swoje, bo to nie wybrzmi, bo po prostu nie wybrzmi, jeżeli przełożę. I skoro zahaczyliśmy w Władce Pierścieni, umówmy się, Boromir u Tolkiena to jest ten typ, który tam z nimi idzie, yy, chce zabrać pierścień, a potem znajduje go aragorn martwego, nie? W porównaniu Petera Jacksona, który zrobił heroiczną śmierć, znowu jak jedziemy w patos, to walkę, przebijanie kolejnymi strzałami, zasłanianie, potem I will follow you, my captain, my, my king, nie? Ten cały motyw, w którym myślisz sobie, to był gość, ten Boromir, to jednak, to był gość, nie? I z tej sceny powstało cały Rings of Power. Jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o nadęcie, jeżeli chodzi o slow motion, jeżeli chodzi o muzykę. Ja też scenę przewijam, nawiasem mówiąc, zawsze jak robię rewatch Władcy. Scenę śmierci Co? Boromira zawsze przewijam. Tak. Czemu? Przewijam scenę śmierci Boromira, przewijam cały epizod Szeloby i przewijam większość epizodów Nikt kobietami. tego nie mówi na głos, ale Krzysztof zawsze kończy oglądanie trylogii Władcy Pierścieni na Shire. Zawsze kończy na Shire. Jak ruszając, Krzysztof przystaje. Od początku ogląda imprezę. I lecimy w kółko, tylko jak, jak palą fajki. Ale nie, yeah. Ja, 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 ja akurat to uwielbiam i uważam, że właśnie to jest motyw, w którym Jackson zrobił swojego Boromira, to jest jego Boromir, to jest ewidentnie, plus jest jeszcze ta scena w wersji rozszerzonej dwóch wież, gdzie, on, gdzie jest pokazany jak on tam w przeszłości rozmawia z bratem i jest tam chwila ich relacji jeszcze dodanej i to jest coś takiego, kiedy czytasz, myślisz sobie, okej, okay, to nie jest do końca postać Tolkiena, Tolkien w sumie nie miał jakiegoś wielkiego pomysłu na tą postać. Mam wrażenie, że Boromir był po to w tym, żeby pokazać, że pierścień ich korumpuje. Generalnie, że pierścień z nie korumpuje. I on nie miał, że. On nie był postacią właściwie, na dobrą sprawę, nie? To był ten yy, fabularny wymyk we władcy pierścieni. Patrzcie, jak będziecie dalej przy pierścieniu, to on w końcu wszystkich yy, skorumpuje. A Jackson przyszedł do tego i stwierdził, dobra, mój Boromir będzie chłopem z krwi I, kości. I to jest coś takiego, co jest. Kurde, ja to tak uwielbiam. Jak często jak, jak oglądam właśnie adaptację i myślę sobie, dobra, ktoś tutaj naprawdę chciał 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 coś, coś swojego i, i mu zależało. To nie był korporacyjny produkt, który tylko OK, odbębnijmy, bo mamy markę, tylko ja ktoś tu naprawdę zależał. I wtedy no, mówię, dla mnie to jest więcej warte niż to, czy ta postać jest podobna, czy niepodobna do oryginału. Ja jestem cholernie ciekaw, czemu Krzysztof to przewijasz tę scenę z Borobirą. Bo to jest totalnie topka moich scen z filmów. Kocham tę scenę. jest za długa. To, strzelową <gamy> jeszcze, się się, ale... jeszcze mi się zgodził. Tam o się jest 17 strzałę trudno. za dużo. Ja już zrozumiałem po dwóch, tak? <gamy> Każda strzała jest. Potęguje poprzednio. I tak, tak naprawdę tak są same... takie szoty na tego urukhaja, który to naciąga bardzo długo. I teraz Gościu, już strzel! Ja powiem tak za dzieciaka, jak oni już z niego jeża zrobili, ja się zastanawiam, A te naprawdę to czysty umysł dziecka, nie? I ja się zastanawiam, czy on przeżyje? <grystanie> <grystanie> jeszcze, jeszcze, jeszcze się wyliże z tego, nie? Um, druga rzecz, yy, która pojawia się obok produkcji i to jest coś, czego, czego wspomniany Zack Snyder jest absolutnie winny, ale mam wrażenie, że dzisiaj jest też debata na ten temat, mianowicie czy dana produkcja musi stać na własnych nogach, bo Zaczynamy wchodzić, myślę, że coraz mocniej w takie. Treści międzymedialne, można byłoby powiedzieć, takie, w których oglądamy jakiś film. I nie mamy pełnego kontekstu, mimo tego, że to nie jest, wiecie, sequel czy prequel, czy faktycznie coś nawet dziejącego się w tym świecie mam na myśli, wiecie, jak właśnie Grautron czy Root Smoka, to de facto one są ze sobą złączone i gdyby nagle pojawiła się, nie oglądałem, może się pojawia, ale czerwona kapłanka, która była, wiadomo, że żyła dłużej, to gdyby grała ta sama aktorka, to byłoby to zrozumiałe, bo to jest jakby te, ten sam kontinuum, nie? Ma być w drugim sezonie potem. Okay, ma być w drugim sezonie. Więc moje pytanie brzmi do Was, jak się do tego typu treści zapatrujecie? Czy uważacie, że w takiej adaptacji, właśnie, ten materiał ma stać na własnych nogach i ma być w pełni zrozumiały dla osoby, która, okej, okay, dostaje ten film, więc chce go dostać, mówię, nie, wykluczamy, że to jest sequel czy coś takiego, bo to wiadomo, że się jakoś tam łączy, hmm. czy zaczynacie akceptować to, że te, że te treści zaczynają się na tyle przenikać, że jeżeli jakiś autor zaczyna bazować na nich. To jakby, no tak dzisiaj robi się. To trochę jest MCU, nie? Gdzie trzeba znaleźć nie, nie, nie do końca. Nie, nie, nie pytam właśnie o MCU, bo MCU to jest na zasadzie, gdzie masz o tych filmach, które są generalnie dzieją się w tym samym świecie. Bardziej mam na myśli motyw, w którym y, adaptujesz coś, ale powiedzmy jest do tego masa książek, gier i innych rzeczy, i pewne treści będą zrozumiałe, jeśli nie, nie znasz innych tych elementów. Czy, nie wiem, komiksów. Yy. Radek się chyba zawiesił, więc, e, więc będzie pytanie do Was, ktokolwiek chce podjąć. Czy w moim odczuciu, jeżeli autor adaptacji e, oczekuje ode mnie znajomości innego medium, które współdzieli świat z tą adaptacją, to jest to policzek wymierzony w moją stronę. A czy rozumiem, że może sobie pozwolić na coś, co nie ma znaczenia z perspektywy fabuły i tego, co bym nazwał rdzeniem? dzieła, że może sobie pozwolić na to, co Krzysztof nazwał I oh, understood that reference i ro, wszelkiego rodzaju easter eggi. To jest spoko, to jest właśnie fan service. Ale jeżeli ty oczekujesz ode mnie znajomości backgroundu jakiejś postaci, która jest kluczowa z perspektywy fabuły, żebym ja w pełni zrozumiał jej motywację, to ja powinienem był przeżyć komiks, który poprzedzał ten film, albo powinienem był zagrać w grę, żeby to w pełni zrozumieć. To to jest to jest Niepoważne, to znaczy, że ktoś, ktoś taki nie powinien zabierać się za adaptację, ale ja nie spotykałem się raczej z takimi sytuacjami, nie licząc rzeczywiście, właśnie niektórych produkcji MCU, które i tak wydaje mi się, że mają takie bezpieczne podejście, które działa w drugą stronę znaczy, wychyla moim zdaniem wajchę w drugą stronę. Czyli co z tego, że budowałeś naprawdę ciekawy łuk postaci e, Wandy w serialu WandaVision. Jak wiesz, że nie możesz tego oczekiwać od ludzi, którzy pójdą na Doctor Strange in the Multiverse of Madness, więc to przekreślasz. E, więc, no. to, to jakby w drugą stronę, możesz to całkowicie wychylić. Ale ja jeszcze jedną taką rzecz chciałem rzucić, bo wspominałem o tym, że patrząc i oceniając adaptację, warto jest spojrzeć na to, do kogo należy pierwowzór. Jak należy do jednego autora, to będziemy na to patrzyli znacznie bardziej restrykcyjnie. Jak należy do wielu autorów, by wspólnym mitem, tak jak chociażby komiksy, o których rozmawiamy, to będzie inaczej, ale ja bym jeszcze powiedział, jaka jest relacja między medium a medium. To znaczy, co z czego adaptujemy na co. I dopiero co rozmawialiśmy, przecież u was na kanale, a ja też na, na wydarzeniu, na festiwalu komiksu i gier z Radkiem, o adaptacjach gier, które się udały na seriale, ale zobaczcie, da, teraz doprecyzuję: na seriale i jeszcze na anime, w połowie. Znaczy, dwa z trzech przypadków, Castlevania, Cyberpunk Edgerunners, no i mamy jeszcze Arcane. Jaka animacja dalej? Ale czy można je porównać do innych... Czy można porównywać je do Rings of Power? Moim zdaniem nie. Ponieważ to są adaptacje gier. To jest coś zupełnie, zupełnie innego. Ja nie chcę mówić, że gry po prostu mają gorsze fabuły, ale jednak gry pozostawiają wiele do nacieszenia się poza samą historią. Ja nie mówię o jakichś tam sidequestach, które się wykonuje. Tam jest gameplay, tam jest interakcja, tam jest wpływ na ten świat, poczucie, poczucie wpływu w ogóle na to, co robi bohater. I można wybaczyć więcej przenosząc gry na serial czy na film niż przenosząc książkę, której fabułę, historię doskonale znamy, a która jeszcze ma taki status kultowy, który jest na przykład baśnią na film. Więc warto też zwracać uwagę na to, z jakiego medium przekładamy na jakie medium, bo jedno do drugiego nie powinno być porównywane na tym samym poziomie. No to ja tylko od siebie dorzucę, że są dwie Dwa modele tak robienia adaptacji, przynajmniej w tych czasach te, takich transmedialnych, międzymedialnych, które teraz mamy jeden model, właśnie ten zły, o którym mówicie. To znaczy, ktoś ode mnie wymaga, żebym ja znał wcześniej komiks, ponieważ ten komiks wypełnia lukę fabularną między częścią drugą, a trzecią. I, tak był robiony Matrix, mm. nie? Tak, I ludzie się dziwi dlaczego tam są dziwne rzeczy, no bo nie przeczytali wcześniej trzech webkomiksów. Albo pojawiły się postać, która w Animatrixie. Tak, tak, albo nie zagrali w Path I to był mój problem, dokładnie ten, myśmy dyskutowali o tym z Flipem. zresztą w Doctor Strange, The Multiverse of Madness film mi się podoba natomiast problem polegał na tym, że nie miałem zielonego pojęcia, co się stało z Ponieważ nie dooglądałem WandaVision. I później zrobiłem eksperyment. Obejrzałem WandaVision Vision i obejrzałem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i moja ocena poszła od razu do góry, ponieważ zacząłem rozumieć różne rzeczy i spodobała mi się ta historia nagle, na którą wcześniej miałem mam, kompletnie wyjebane. Co? Myślałem, co tu się dzieje? Bzdury mi jakieś tutaj dajecie. Chociaż w dalszym ciągu uważam, że. MCU ma ten problem, że zawsze w którymś momencie buduje takie nieprawdopodobne napięcie i taką stawkę, że człowiek ma takie. ok, dlaczego nie interweniują Avengersi, zwłaszcza, zwłaszcza kapitan Marvel. Który dlaczego nie stanie... interweniują <grym> e <Eternalsi, grym> no, wszystko. Co, co z tą ręką? Przypominam, że cały czas mamy rękę, która wystaje było... na pacyficie. Wszystko <grym> tam. było w gazecie, że wystaje tak, ręka i to jest wszystko, się. to jest <grym> wszystko. No, ale ale zobaczcie, druga, druga opcja jest lepsza, to znaczy, zostawiamy właśnie takie okruszki, zostawiamy i w sumie, tak, do znalezienia sobie. I to jest taka teoria cebuli, że mamy sobie jakąś, <grym> <grym> jakiś utwór, który jest rdzeniem, później obudowujemy to kolejnymi warstwami. One mogły ze sobą jakoś korespondować. E, I to, to była strategia, która się sprawdziła i w grze o Tron, e, serialowej na początku, przynajmniej. E, bo pamiętajmy, że też na, od tak 6-7 sezonu oni już stracili materiał źródłowy, więc to jest precedens nasz, e, istotny precedens. Chyba nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby ekranizowano jakąś serię, która jest niedokończona, i ona nie została w tym trakcie dokończona, i zaczęto ją wymyślać zupełnie od, od zera. To była dziwna sytuacja, nie wiem jak się skończyła. Natomiast na początku no, to działało. Gdyby nie ósmy sezon, to bym powiedział, że to w ogóle zadziałało bez żadnego problemu. Gdyby, gdyby po prostu dano jeszcze tej historii troszeczkę czasu. No i takie okruszki, które były zbierane w MCU, prawda, z tymi kamieniami nieskończoności i tak dalej, to było fajne, tak? I, ale, aczkolwiek y, pamiętam recenzję, która była w Forbesie. Gościa, który poszedł na Avengersów, nie objawił nic z MCU wcześniej, powiedział: nic tutaj nie rozumiem. No, 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 tak? Ja mówię, tak, ja mówię, dude, ale you are missing the point. E I... Myślę sobie tak, że no znacznie lepiej byłoby, gdyby większość tych, tych światów, które są tworzone, była tworzona sensowniej. Natomiast mam wrażenie, że ten model, który w tej chwili jest, właśnie ten model MCU, chociaż to był model znacznie wcześniejszy, no on jest zbyt, zbyt łakomym kąskiem dla wielu studiów, bo one widzą, że na tym się zarabia, że to jest dobre i, i Rings of Power się na tym totalnie przejechał, Oni nie zrozumieli, co MCU robi dobrze i, i zrobili wszystko po swojemu, czyli źle. i No i nie wyszło to strasznie, to znaczy mogę podstawowy przykład dać, to znaczy kto, kim jest Morgoth czy ktoś, kto nie, nie, nie czytał, nie, nie, nie wie, kim jest Morgoth, prawda? Się nie wie, ja nie, ja nie mam zielonego pojęcia, kim jest Morgoth. Ja, ja, gadaliśmy o tym zespołami. Ja znam taki zespół metalowy. Ja mogę bronić idei tego, że masz zagubionego Saurona i robią z nim cokolwiek innego, ale jednocześnie zgodzę A. się z tym, że żeby to zadziałało lepiej, trzebałoby fajnie ustawić, kim jest Morgoth i wtedy możesz pisać, okej, okay, Sauron czuł się zniewolony, czuł, że nie ma mm. tej itd. i tak dalej. Z tego możesz robić całkiem fajną historię Sauronowi, ale zgadzam się, brakuje fundamentu. No, jest A ja, sporo ja, ja powiem rzecz. jedną rzecz, która no. będzie radykalna i bardzo niepopularna. Ja powiem, zostawcie kurwa tego Tolkiena, naprawdę. Zostawcie, ja nie mówię do nas, tylko do, do, do wszystkich, którzy chcą go adaptować. Wszystko, co miał najlepsze, już zostało zaadaptowane. Miał wspaniałe historie, które są uniwersalne, piękne, ponadczasowe i to są baśni. Ale jeżeli nie masz tych historii, nie możesz ich wykorzystać, nie chcesz ponownie opowiedzieć Lord of the Rings, a nie powinieneś, bo to miało miejsce niedawno i to jest ciężko to przeskoczyć, to zostaw ten świat, bo on sam w sobie nie jest aż tak ciekawy. Nie dzisiaj. Powstało tyle innych światów i tyle innych kanonów, które budują na tym, są bardziej zniuansowane, ciekawsze. No to spoko, jeżeli już to bierzesz, to naprawdę musisz być radykalny. To, to, to Filip, kto, ci, kto ci pójdzie do kina nam jest borna? Rozpoznawalny nie, nie. IP, nie to jest jednak. No, to, jest, to jest ta kwestia, rozpoznawalna IP i, i ja w tym momencie widzę na przykład, naprawdę, żeby wziąć sobie jakiś taki totalnie obsolit fragment śródzimy nikt tam nigdy nie był, nikt nie wie, mm. co tam jest. Na przykład taki, który się faktycznie nazywa Southland, który jest na południu od tego kontynentu, gdzie się wszystko dzieje, tam nic nie ma. Tolkien nic o tym nie powiedział, ale zaznaczył to na mapie. Piesa, ale to jest weź, dowolna to To wolna historia tam, niech to tam będzie, Abraham... a resztę wrzućcie jako isteregi, że o, tam jakiś Morgot jest i wyjaśnijcie, że to zły pan i to wystarczy, nie? To dajcie mi coś, jak Abraham Lincoln pogromca wampirów, tak? Znaczy, weźcie, weźcie Lord of the Rings i wrzućcie tam alieny i predatora, i niech to się dzieje ja, w Mordorze, i wystarczy. Przędzie. Nie, niech to się dzieje w Shire. Nie, Będę kontynuować. Nie, 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 <laughs> nie. nie, Krzysztof to mieliśmy, mieliśmy dyskusję kiedyś o tym, że predator pasuje absolutnie wszędzie. wszędzie. Rzuc, rzucisz e, Predatora do hobbitów, te, zrobisz film o tym. Po tym jak zobaczyliśmy Prey, predator. to uznaliśmy, że Predatora możesz rzucić do głowy. Harfuci kontra Predator to jest sumie startuje. Harfuci wersji no? Rings of Power, by predatora załatwili w 10 minut By wygodli Połamali w ogóle. Jak chcę się. Do dwóch rzeczy tutaj odnieść. Po, po pierwsze, Filip, wspominałeś o tym, że kiedy jest wielu twórców, ja nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że jakby. Okej, okay, załóżmy, że komiksy, tak? Mamy historię Spidermana i pisali go kilku, kilku, wielu różnych scenarzystów po drodze. Tylko po pierwsze, nie licząc tych. Elseworldów, które, które są jakimiś tam wariacjami, hmm. które istnieją. Ten Spider-Man, którego dzisiaj czytamy, choć te komiksy są mamy, mamy zawsze rant o tym jak złe ociek komiks Spider-Mana, ale to jest technicznie rzecz biorąc dalej ten sam Spider-Man, którego Stanley i Steve Ditko w latach 60-tych stworzyli i to jest jego dalsza historia. Mało tego, że jak ktoś czyta komiksy to wie, że w tych komiksach postacie regularnie odnoszą się do różnych poprzednich historii. To jest jakby cały czas jedno kontinuum. I moje pytanie, historię historia tylko że wciąż ma 27 lat od 60. No nie, nie 27. Zaczął, zaczął od 15 lat, a dzisiaj ma prawie 30. A, a wow, okay. Jazz, Batman, Batman, bo... Batman ma bo... zawsze 30, Batman i bo... Superman bo... zawsze mają 35 bo. lat. Znaczy nie, tak. Filip po prostu chce geriatrycznego <grytory> Spidermana z wózeczkiem. <grytory> polecam. E, ja bardzo przepraszam, ale Judge Dredd Polec w tym wypadku Jazz polecam. się e... Judge Dredd leci. No tak, a to, tylko ten jest, ten jest, a to tylko ale jest seria, jest seria anegdota Radek jak ona się zwała Life Story. Ta, gdzie masz spider, nie, spider który tak, 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 który się starzeje, w, w który starzeje się w normalnym tempie i, i, i widzisz go w takim od 60 tak, lat do od dzisiaj, Wietnamu, jak się, nie, przez Wietnam do od dzisiaj. od Wietnamu i, i faktycznie się starzeje w tym tempie, w którym by się starzał. No. No, nie? Ale masz, 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 masz też Spider-Man Reign, nie, gdzie Spider-Man też, też jest, star stary, też jest stary i cierpi tam, bo Z, zmierzam... zapłodnił Mary Jane swoją radioaktywnym nasieniem. No. Tak, tak. To, to, jest, jest. A to są Scarlet no. do, do czego zmierzam? Do tego, że, y, okej, okay, więc jak masz bardzo różnych twórców, ale to jest dalej jeden ten, to czy oznacza to, że nagle sobie pozwalasz na to, żeby robić cokolwiek z tą postacią? Czy tylko to, co było już robione? Bo ja pamiętam, hmm. jak były, była dyskusja na przykład o Moon i ktoś mi napisał, no bo z Munite możesz robić wszystko, bo. Um, Raz to był u Charlie'ego Houstona to był taki bardziej, który się nawalał, a u tam Warrena to był taki bardziej detektyw. I ja mówię, po pierwsze, to jest dalej ten sam Moon Knight. On zmienił swój. Jeżeli dobrze jest pisany, to on zmienia swój sposób zachowania ze względu na to, czego doświadczył. Stały no. się rzeczy w jego życiu, które spowodowały, się zmienił. Ja mówiłem, to tak jakby zastanawiałeś się, czy ja chcę adoptować Aragorna tego, co on tak chodzi sobie po świecie i jest tym tym, czy to już Aragorna króla? To jest ten sam Aragorn, tylko że doświadczył różnych rzeczy i po drodze przez to się zmienił. I moje pytanie brzmi wtedy, bo ja dalej jestem jakby dlatego zdania, że mówię, mo można zmieniać absolutnie wszystko, bo cały czas nie kupuję tej, tej narracji, że było wielu twórców, więc można zmieniać. I na przykład Thanos który jest, myślę, przez masę ukochany w ogóle, fantastyczny złoczyńca, jak on jest świetnie napisany i w ogóle. Thanos, idąc tym tropem, powinien być bojkotowany. Jego, mo jego motywacje filmowe nie mają nic wspólnego z jego motywacjami komiksowymi. Mało tego, Thanos, bo mówi, że w różnych czasach był Thanos. Okej, okay, ale historia, w której Thanos zbiera kamienie nieskończoności jest jedna. I w tej jednej historii, gdzie Tano zbiera kamienie nieskończoności, jego motywacje są inne, więc jest to de facto zupełnie inna postać. Tutaj mamy gościa, który jest tym filozofem, który myśli o jakiś sposób o wszechświecie, o zasobach, i tak dalej. W komiksach to był typ, który był szalenie zakochany w śmierci. To był gość, który podrywał śmierć, chciał, żeby śmierć go pokochała w zamian i pokazał jej pasz dziewczyno, ja tutaj pstryknięciem ci pół wszechświata usuwam, i jest fajnie, lecimy. Śmierć się nie, 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 nie pokochała. Ale, ale generalnie wiecie, to jest zupełnie inna postać, ale Thanos nie był bojkotowany. Mój argument i taki niestety takie smutne zauważenie wynika z tego, że po prostu mało ludzi czytało te komiksy w porównaniu do tego, ile na przykład czytało książki Tolkiena. Co uważam, że trochę nie jest fair, bo to jest takie na zasadzie, czy mamy teraz porównywać, że coś wolno zmieniać, bo było bardziej popularne? Tak, ale niewiele osób czytało te książki Tolkien'a, które rzekomo były nieadaptowane, adaptowane przez Rings of Power. To raz, a dwa może mnie źle zrozumiałeś, Oskar. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie, że możesz się bawić tymi postaciami tak długo, jak trzymasz się kanonu i podałem przykład. Batman nie może zabijać. Jak to naruszysz i musi mieć Alfreda. Jak to naruszysz, to będzie bojkot. I Thanos oczywiście może mieć trochę inne motywacje, ale wciąż będzie fioletowym gościem. I wiesz, jakby są pewne rzeczy, które są okay. To mm -hmm. najlepszy argument. Mój e, ukochany argumentus ad Hughes jackmanus. Czyli e, Hugh Jackman mamy, prawda, e, legendarny jako już Wolverine, prawda? Wszyscy kochają i tak dalej. Idąc w argumentów o tym, czy to jest dalej ta sama postać, Hugh Jackman powinien zostać absolutnie zbojkotowany i zniszczony. Ja nie mówię, że ja bym to robił, mówię, że idąc tymi argumentami. Bo taka informacja, jakby ktoś nie wiedział. E, Logan Wolverine w komiksach ma 1,60 m wzrostu. Hugh Jackman ma 1,88 m. Ktoś myśli, a to wzrost nieważne. Jest jedna mała rzecz. On ma pseudonim Wolverine. A wiecie dlaczego? Bo kiedy był tworzony twórcy Wolverina popatrzyli sobie w Kanadzie na takie fajne stworzonko, które nazywa się Rosoma, które jest stosunkowo małym małym drapieżnym skurwielem, który jest w stanie rzucać się na znacznie większe stwory, kiedy jeżeli go dopada głód, to one są w stanie polować na wiecie, łosie, jelenie i tak dalej. To są takie małe kudłate, są niesamowicie krwiożercze, niesamowicie zajadłe. On nie nazywa się Wolf, on nie nazywa się Lion. To nie jest przydomek Logana. Jego przydomek to Wolverine. Więc w momencie w którym robisz z niego 88 typa, cała idea tego, że to jest mały chłop, który on się pojawia podczas komiksach, kiedy rzuca się na Hulk'a, tak jest prowadzony Logan. Tak jest prowadzony Wolverine. Idzie napierdalać się z Hulkiem. Ten typ 1,60 m. jakby o to chodzi. Chcemy pokazać ludzkiego rosomaka. Ja się odnoszę, że do tego to tak, jakbyś nazwał postać Batman i przebierałby się za psa. Dalej by się napisał no. Batman, ale miałby kosy, nie, wiem, z psimi uszami, czy coś takiego. No ale wiesz, to jest trochę argument z rodzaju, ale Pedro Pascal ma za rzadki zarost, żeby grać Joela. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, Bo Joel nie ma. jego Kim jest Joel jego pseudonim jego nie ma nic wspólnego z zarostem. Ale to nawet nie. To... Moim zdaniem, przynajmniej ja, czytając komiksy X-Men, zanim jeszcze obejrzałem pierwszy film X-Men w, w 2000 roku, byłem zachwycony tym, co zrobił Hugh Jackman, bo on rozumiał swoją postać. On potrafił przekazać mi emocje Logana czy Wolverina, które znałem z komiksu. Był, był dziki i nigdy nie był do końca ucywilizowany, zawsze był w gotowości, zawsze czuł, że y, musi koncentrować się wyłącznie na sobie. Jakaś przemiana oczywiście zachodziła, kiedy się zakochiwał, ale to i tak było bezsensowne zakochanie, które było miłością platoniczną, więc. Nie wiem, no ja widziałem te posty i nie miało dla mnie znaczenia, czy on będzie miał 1,60 m, czy będzie miał 1,90 m, czy będzie nosił czarno-żółty kostium z uszami, czy nie. Czy będzie miał adamant, czy nie będzie miał adamantu, i to będą wyłącznie jego kości. Oni wszystko to przerobili. A wiesz dlaczego przerobili? Bo on już tak długo gra tę postać, że musieli ją remixować na różne sposoby, bawić się nią. I to było właśnie fajne, że już tak znamy Jackmana i tak go kupujemy, że teraz nie możemy powtarzać ciągle X-Men 2, X-Men 3, X-Men 2, X-Men 3, tylko dajmy mu jakiś fajny materiał do zabawy. I on dla mnie wciąż był Loganem Mulberyna. To jest niesamowite, no ja to tak odbieram. Bo jak, był, jak on. Zaczął grać Logana, nie, to on nie był aż tak z miejsca przyjęty idealnie. Ja pamiętam, że jak jaka i pamiętam komentarze, nie, że to, to nie jest ten Logan, właśnie, że on nie jest tym, tym niskim, wuchatym, dzikim gościem, nie? tylko to jest Hugh Jackman, który chwilę wcześniej chwilę później grał już w KD Leopold, nie? I był zupełnie innym postacią. I on jednak miał tę rolę innego typu, ale też to widać jak przez lata ta postać się zmieniła przez to, jak została nie? że on odszedł zupełnie od tej ikony adaptowanej, która sobie zżyje swoim życiem w komiksach i dalej jest tym Loganem, nie? Logan dalej jest tym niskim gościem, dzikim, włochatym, nie? I mamy tego Hugh Jackmana, który stworzył swoją zupełnie nową postać, nie? To jest w ogóle kasus i to też pokazuje jak mocno twórca, który coś adaptuje, musi się postarać i musi wyciągnąć najlepsze rzeczy z tej rzeczy adaptowanej i lawirować między tym, co, na co sobie może pozwolić, na co nie może i czasami musi zaryzykować. I mój idealny przykład adaptacji, która totalnie wygrała przez to, że nie jest adaptacją i zagrał na nosie autora oryginalnego dzieła, to jest Stanley Kubrick Liśnienie, który... Odszedł, jak się dało, od książki. Zrobił swoją wersję, full autorską. Został zjechany przez kogo się dało. Krytycy nienawidzili tego filmu e, po premierze. Dostał e, z, te e, złote maliny. Cały pakiet. Wszystko. Po latach jest uważana ta wersja za jeden z najlepszych horrorów w historii. E, I swoim życiem żyje książka, swoim życiem żyje adaptacja. I najlepsze, że Stephen King, który nienawidził tego filmu, postanowił zrobić swoją wersję telewizyjną. Dokładną. Która była tragiczna. Która, ta, nie która, ale która jest... Adaptacją tego, tak jak było w książce, tak jak chciał autor tego dzieła, i ona jest nieoglądalna, ona jest straszna, nie? i pokazuje właśnie, jaka jest ta cienka granica, nie? I, na, i że czasami fajnie, jak sobie twórca może pozwolić na więcej, tylko musi, wiesz, i nawet nie musi zachować jakiegoś wielkiego szacunku do oryginału, ale musi być kreatywny przede wszystkim. nie? Ja bardzo lubię, jak ktoś jest kreatywny i wygrywa tym, no ale to się nie zdarza zawsze, nie? Ale wprowadziliście kluczowy komponent, to jest, zauważcie, to znaczy czas, że po mm -hmm. jakimś czasie ludzie stwierdzili, że coś jest dobre. Nie chcę mówić złośliwie o czasie, natomiast dyskusja w ogóle na temat NewsHour'a zamarła. Zauważcie, ona zamarła z dnia na dzień, nikt o tym nie mówi. Statystyki oglądalności na poziomie według Nielsena ostatnich odcinków w ogóle po prostu spadały tak w dół. Bo teraz to zaczyna wszystko wychodzić. Dokładnie to samo było przy Game of Thrones, sezon ósmy. Przecież aktorzy się w tym momencie cisnęli sami, słynne memy z Emilio Clark, best season ever! I myśmy się z tego śmiali razem z nią, a potem tydzień później cisza. Przez nikt nie mówi o serialu. I ludzie tylko już mówili o statystykach gandalności, jak dalej, Dzisiaj. Jak rozmawiałem też z ludźmi, którzy podchodzili do House of the Dragon, pierwszy powód, dla którego nie obejrzeli, ósmy sezon gry o tron. Bo, bo tak źle został zapamiętany. Znaczy, to, jest, to jest sezon, który zabił franczyzę, która nie była tylko dla fanów, nie? ona była bardzo mainstreamowa. Mhm. I żeby zilustrować w odniesieniu do waszej dyskusji na temat wyglądu postaci, moje stanowisko, ja jak pracuję ze studentami nad tym, to mam taką metodę, Spróbujmy odejmować od jakiejś fikcyjnej postaci maksymalnie dużo cech, aż dojdziemy do jej koru. Dla mnie korem postaci Wolverina są pszcz, pazury. Jeżeli by ktoś mu je odebrał i zamienił na rękawice bokserskie, które miałyby fiołki, to bym stwierdził, to nie jest Wolverine, prawda? Gdyby e, e, Charles Xavier. To byłby Deadpool wtedy. <śmiech> tak. <śmiech> gdyby Charles Xavier nie poruszał się na wózku i nie był mentatem, to, a na przykład był linoskokiem e, który e, z Serbii, e, który strzela laserami z oczu, to bym powiedział, to nie jest czas Xavier i mniej więcej te, te, znaczy tego skal, tej skali zmiany były w odniesieniu do postaci Tolkienowskich e, z, z, na czele z Galadrielą. Znaczy to były bez sensu zmiany, idiotyczne kompletnie i naprawdę mem Galadriel the Barbarian idealnie oddaje to e, coś, co zrobiono z tą postacią, prymitywne podejście do, do empowermentu, bardzo dużo złego robiące swoją drogą o sprawie feministycznej, która jest mi bliska i wkurza mnie strasznie, że e, ta narracja fanowska na ten temat właśnie zeszła na takie, taki, wiecie, takie zupełnie niziny, kiedy, kiedy red redpilowcy zaczynają mówić na temat, no że tego się nie da znieść, prawda, ale, ale równocześnie nie byłoby tego, gdyby ta postać została przedstawiona po prostu, e, no właśnie, zgodnie z tymi korową cech cechą, tak, dla mnie jedno skorowych cech Gadradyli jest to, że ona e, opanowała moce innego autoramentu niż tylko ciachanie mieczem. A jako człowiek, który wysoce ceni sobie postaci magów, bardzo cierpię jak takiego doktora Strange'a, także wyposażają w moce magiczne w filmie e, zupełnie inne niż w komiksach i w animacjach. Od razu mówię, ja znam e, komiksy przez animacje, które oglądałem nagminnie i doktor Strange rzeczy po prostu nieprawdopodobne, a w filmach, jak on czaruje, no co sobie wyczarowuje, to, 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 to miecz sobie kuźwa wyczarowuje. No przecież szlachetnie trafia. A tylko w pierwszym <noise> doktorze Stręczu, bo trzeba przyznać, że później zaczęli, ale. później no jak już walczył z Thanosem, to już mieliśmy Maga w pełni, nie? Tak, a potem przychodzi Multiverse of Madness i sobie wyczarował jakieś kuźwa Nunczaku czy inne rzeczy. Tak, czy jakieś magiczne. Nie, magi ma nie, szlak, nie szlak mnie trafia. Magicznego kung fu też nie. Aczkolwiek ja tutaj, jeśli chodzi o Galadrielę, to mogę bronić tylko tym, nie, nie, nie chcę wchodzić głęboko w ten temat, mogę bronić tylko tym, że jestem w stanie sobie wyobrazić postać, która mogłaby przejść jakąś drogę, żeby stać się postacią, którą znamy, nie? Ale... A, jak, a jaka jest ta postać, którą znamy? Znaczy, ile jest tej Gala Galadrieli? Ile no. tam jest w pierwowzorze tej Galadrieli? Ile o niej tak naprawdę możemy powiedzieć? I na ile to jest ciekawa postać? To jest postać, która wyłącznie służy fabule i no, posunięcie większość jej postaci do Tolkiena, nie? A wiesz, to, wiesz e... co, wiesz Więc... co? Jest, bo wy wszyscy znacie z materiału źródłowego Galadriela, nie? Ja ją znam tylko z filmów. Dostaje ja tą wersję. Tak. Nie, nie, ja ją znam osobiście. Ja znam osobiście, tak. Ja z nią piłem, nie? I to jest super postać, <laughs> nie? Akurat ta, ale to jest, to jest niesamowite i to też pokazuje, ile robi jednak nieznajomość dzieła, jak podchodzi do tego po prostu. Dostaje dzieło adaptowane, nie? Nie, ja, ja często znam dzieło adaptowane, nie, bo ja lubię czytać książki przed obejrzeniem filmu, nie, ale na przykład od Tolkiena, tak jak mówię, kiedyś, kiedyś odpadłem, bo po prostu jestem ja cieka, nie byłem fanem fantazy, i dostaję tę Galadrielę właśnie w tej wersji i znam tą Galadrielę z filmów, tak jak była tam przedstawiona i ja tą wersję z Rings of Power lubię w taki sposób, jaki jest przedstawiona w tym serialu i ja rozumiem jej zachowania, nie, ja czuję na podstawie tylko tej narracji, która jest dokładnie w serialu, nie, ja czuję czemu ona jest taka porywcza, czemu podejmuje te pewne decyzje, jakie podejmuje, które, które według mnie wywodzą się z tego, co przeżyła ale tylko na kanwie serialu, nie? I ja dostaję cały czas głosy ja tak też oglądałem wasze materiały, nie? Że Galadria robiła takie takie rzeczy w książkach i ja czuję, że ta frustracja jest uzasadniona zupełnie, nie? Że okej, okay, były takie rzeczy tam opisane przez tylko też ja mam też problem ten, że ja poczytywałem te rzeczy, które właśnie Michael Tolkien, Michael, on był Michael, tak? Syn był Michael, dobrze mówię Christopher, 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 Christopher Tolkien. Skąd wziąłem Michaela Tolkiena, Nieważne. Christopher, który wyjmował te rzeczy z, z tych wszystkich ścian, z podłóżek, gdzie się dało i tworzył tą historię, która nie była dokładnie przestawień historii, tylko jak, jak Krzysztof mówił, to był jakiś taki e, przedstawienie świata, opisanie świata, nie? Historii jego i, i, i w ten sposób. I ja mówię, i dla mnie ta wersja w serialu jest w pewien sposób angażująca, tylko ja mówię, ja jestem zupełnie poza tym wszystkimi rzeczami, które są z boku. I jestem bardzo ciekaw, czy jakbym teraz dokładnie się wczytał w te wszystkie rzeczy, które Tolkien pisał i gdzie tam się pojawia Galadriel, ja nie wiem, jak ona jest opisana w jaki sposób. Czy ona jest opisana jako postać, czy jako ktoś, kto jest po prostu częścią historii opisywanej w taki sposób, jakie są książki historyczne opisywane, nie? Bo mówię, no nie mam z tym połączenia. I jestem tego bardzo ciekaw. No, czy... Szybko powiem, że u Tolkiena jest tak, że elfy są bardzo. Znaczy one są opisane jako całość, jako rasa. I zauważcie, w Rings of Power, która rasa działa najlepiej? Krasnoludowie. E, którzy są o, opisani dokładnie tak, jak my się spodziewamy, że będzie zachował się krasnolud. Włącznie z tym oczywiście e, e, very strong Scottish oxen. Musi się pojawiać wszędzie który jest wzięty nawiasem mówiąc z dendeków, żeby tak, było śmieszniej tak i nie ma nic wspólnego z Tolkienem, ale to jest akceptowalne, ponieważ y, ja czuję, że to jest inna rasa. Galadriela, tak jak ją przedstawiacie, to jest człowiek. I y, I challenge anyone, jeżeli... Uświadomimy sobie, że to jest człowiek i czytamy jego motywację, nic się nie zmieni. Natomiast jak zobaczymy na motywację Elronda z Władcy Pierścieni, ten, ten człowiek się znaczy, właśnie, ten elf zachowuje się jak idiota z perspektywy człowieka, bo człowiek od razu by zareagował, armia i tak dalej, on się nie mógł dogadać w ogóle podczas tej rady, ponieważ ludzie sobie mówią, dobra, no zbieramy wojska, atakujemy Saurona, na drążyć temat, a jest taki: nie, nie, tutaj przedwieczne zasady, to, tamto myśmy już kiedyś próbowali, odchodzimy. On zachowuje się dziwnie, i tak samo jak mamy te, ten bifm między Gimlim a Legolasem, który jest świetnie przez Jacksona rozgrywany, może go nie ma w książce na taką skalę, no to, no to właśnie on też działa dlatego, że oni są tak inni. Natomiast wiele w ogóle nie jest inne. Jest jeden, jedyny moment, kiedy jest scena, jak ona rozmawia z Isildurem na statku, kiedy ja czy, o, okej, okay. Tu jest elfem, tak? Ona tutaj zaczyna odsyłać właśnie jakichś uniwersalnych mądrości, tak dalej tak dalej, a wcześniej zachowuje się jak, jak narwana dziewczyna z dowolnego urban Fantazy, jakaś tam służka, młynarka, wszystko jedno. I to akceptuje. I właśnie tu jest ten problem tego, co czyni postać korową, tak? Kor postaci Galadrieli nie jest taki, że ona jest, ma takie motywacje, czy nie jest kuźwa elfem, to jest najważniejsza jej cecha. I to do, dorobienie spiczastych uszu nic nie zmieni. Arondir był na najlepiej dział, jeśli chodzi o to. Tak? To, to był ten gość, którego patrzyłeś tak. i on był dziwny. Arondir był najlepszym elfem w tym tak, serialu. Ja się zgadzam. Żeby na chwilę odejść od Tolkiena i y, ruszyć jeszcze dwa, dwie in dwa inne wątki ob obok tego. E, wspomniałeś też o Batmanie, który nie może zabijać. I oczywiście u Snydera on był rzeźnikiem. E, właśnie chcę na chwilę zahaczyć o, 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 o Snydera i Batman i Superman, bo tam jest kilka ciekawych elementów, które właśnie wydaje mi się, że są problematyczne. Po pierwsze, ja na przykład nie mam problemu z tym, że Batman zabijał. Absolutnie żadnych. Ja mam. Pod warunkiem, Oj. że będzie to W Wreszcie znowu, doszło do schizmy w napisach. Pod, pod, pod warunkiem, że będzie to wewnętrznie spójne z tym, co się stało. I teraz tak. W BVS, które było połączone z, jakby nie patrzeć, Justice X Snyderowskim, Batman jednocześnie zabija i współpracuje z policją. To to nie ma sensu, jakby... To, to mi się zdarzy. To, to jest Gdyby, Gdybyśmy dowiedzieli się, że stało się w życiu Batmana coś tak tragicznego, coś tak traumatycznego, co przepchnęło tak. go, wiesz, over the edge i teraz policja na niego poluje i teraz on jest ale też tym właśnie... Ale The Dark Knight Franka Millera, tam zabijał Batman. Mhm. No, tam zabijał Batman, tak. stary tak. glendistów. Więc, więc właśnie to, to jest jedna rzecz. Problem jest taki, że Snyder technicznie rzecz biorąc to robi, ale jeśli nie znasz komiksów, to, 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 to co mówisz? Tam powinien być wielki nagle napis, jeśli chcesz zrozumieć o co chodzi w tej scenie, przeczytaj numer, ten i ten. Mm. Bo tam jest scena, w której on wychodzi i widzi zbroję i na tej zbroi jest napisane ha 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 ha. Tak. Jeżeli wiesz śmierć to, to w nie, prawda? Wiesz, że Joker tak. zabija Robina i tak dalej. Tylko, że w tym filmie nic z tego nie ma. I to tak. jest, ja się tutaj podpisuję rękami i nogami pod tym, co to obaj mówiliście. Jeżeli film lub jak, czy serial, czy, czy cokolwiek innego i ktoś mi mówi, no bo przecież, jak to nie rozumiesz, no przecież zbroja robina, to co, co masz z tym problem? A ja mówię, w którym momencie ten problem został wyłożony? Jakby ja kompletnie tego nie akceptuję, że ktoś ci mówi, a no bo tak to jest w innym dziele, a bo tutaj nie wiesz, kim jest ta postać, ale, ale w komiksie ona była bardzo dobrze rozpisana i teraz rozumiesz, dlaczego zachowała się w taki, a nie inny sposób. Nie akceptuję tego, ja uważam, że każdy. to jest też ta mentalność tego i na ile znasz materiał źródłowy i dla ciebie on jest, wiesz, jak znasz materiał mm. źródłowy, on jest dla ciebie niezbywalną częścią ciebie i podchodzenia do mm. dzieła kultury, nie? Jak wiesz, co się stało z Jasonem Todem z Robinem, to to oglądasz ten film, widzisz tą zbroję i od razu masz w głowie, to ci odpala automatycznie, nie? Jason to zginął, Batman działa brutalniej, bo nie ma tego swojego e, emocjonalnego. Wiesz, e, ten, o, tak, tak, kogoś z kim może z kim może pogadać. De facto tak był robić stworzony w komiksach, tak. żeby Batman miał z kim gadać i, i nie stał się tym, tym potworem. Nie, nie szedł hmm. za daleko, miał gościa, który może wyłożyć rzeczy kawę na ławę, A że tym gościem był Dick Grayson. Spoko gość, do dzisiaj jest tak przedstawiany, no to tak to działało, nie? jak tutaj, jak my to dostajemy, tą zbroję, to od razu, okej, okay, dobra, tak to działa, wiemy jak to działa, ale w filmie tego nie ma Nic. zupełnie. I jak ktoś, tak. ktoś, podchodzi na czysto, to dostaje postać, która jest właśnie wewnętrznie zupełnie mhm. rozbita, nie? I że mamy, mamy, szczególnie, że mamy tego Gordona klasycznego, który jest dobrym gliną. I oni, który i oni współpracują. Sprawy. A Batman wypala wypala piętna, które przez które ludzi mordują. I wiesz, wiesz, w... wiesz co, jak ja mam, jak ja mam problemy z Nulanem, to to było lepsze Nulana, gdzie on jednak jak Batman przekroczył granicę, to on był tym, który. Dobra, wiem, mniej więcej czemu to zrobiłeś. Wiem, czemu się w ten sposób poświęcasz, i będę cię kurwa gonił. Ale policja teraz, nie, nie może ze sobą współpracować. Tak, bo ja jestem liniarzem. No. Więc, więc tak, to, to jest coś, co jest dla mnie absolutne. Plus, Snyder kocha wiecie te kadry z komiksu wyjęte prosto, które nie mają bez, bez komiksowych elementów, jakby Tak i też, jak, jak znasz to, to cię się teraz mamy na przykład w Justice League tego Batmana, który. Z, piorun uderza i Batman wyszczeliwuje tak. swoją linę i to jest dokładnie okładka e, Dark Knight tak, Returns, nie? Nie, ale to ja jeszcze się odniosę, ja się zgadzam z tobą Oscar. w sensie, że ja chętnie bym ja nie mam problemu z tym, żeby Batman zabijał, jeżeli potrafisz to dobrze uzasadnić i... E, ja jestem trochę jak Denzel Washington w filmie <laughs> Training Day. Jak przychodzi do niego Ethan oh. Hawke po raz pierwszy, to on siedzi, je jajecznicę, patrzy na niego tak niechętnie i mówi tell me a story, tell me a fucking story. Bo chcę być po prostu w jakiś sposób um, urzeczony historią. I ja jestem, ja jestem Denzel Washington. Ja mogę jeździć sobie autem, mogę robić różne rzeczy, ale chciałbym, żeby ktoś obok mnie siedział i opowiadał mi ciekawą historię. I... Ja chciałbym dojść do takiego momentu w życiu, kiedy mógłbym powiedzieć, że jestem jak Denzel Washington. <laughs> to ma każdy by chciał. No to, trzymając się wszelkiego rodzaju od, odniesień filmowych, ja nie miałbym problemu z tym, żebym obejrzał film American Psycho z Christianem Baleem, i na sam koniec filmu on, okazuje się, że on wyjmuje z szafy kostium Batmana i on go wrzuca do jakiegoś kubła. Płonącego i pali go, okazuje się, że to był cały czas Batman tak naprawdę. Tylko okazało się, że w pewnym momencie Bruce Wayne zwolnił cały swój zarząd w firmie, został CEO i odjechał. Tej... Stąd ta I... scena z wizytówkami. Tak, tak. Jakby ja, ja, ja pracowałem z, z Grzegorzem, którego pozdrawiam z tego miejsca wątrobą. Pamiętam razy, po prostu wyska, wyskoczyliśmy sobie na łyski i zaczęliśmy sobie robić taki riffing i wymieniać się pomysłami na temat tego, jak my moglibyśmy potraktować postać pani Shera. I wpadliśmy na pomysł historii, która opowiada o tym, że pan Szer założył po raz kolejny rodzinę. I ma córkę. I co dzień wozi ją do szkoły, co dzień się nią opiekuje, załatwia codzienne proste sprawy, ale non-stop unosi się nad nim trauma i PTSD. I masz najbardziej emocjonujące sceny, jakie możesz sobie wyobrazić, kiedy jest na wywiadówce i ktoś mu przerywa. I mówi: Panie kaso, niech pan kurwa usiądzie. A on po prostu patrzy na te osoby, myśli, czy ja mam podejść i wyrwać mu grydykę. I mu żyłka wychodzią się poci. On przeżywa te rzeczy. I cały film i cały komiks byłby o tym, że on próbuje wrócić do normalnego życia i nie może. I na koniec pęka w stylu upadku z Michaelem Douglasem. Już co? Oh. E, jest, jest taki komiks. E, w Pineshell Warzone e, w latach 90. wyszło to w Polsce nawet, gdzie Pineshell miał w pewien sposób mózg wyprany i mieszkał na przedmieściach, miał rodzinę i cały czas miał w głowie to, że coś jest nie tak. Czyli nie zostanę coś... milionerem. Nie. I, e, I generalnie był film przecież z, zresztą. Solem, z Better Call Saul, czyli e, Bobem Odenkirkiem. Nobody. Nobody. Gdzie o, mniej więcej o, a, był to dobre. dokładnie gość, sobie by tak, Taki początek był, tak. No tak gość tak, jedzie tak, autobusem tak. i tylko prosi, żeby chłopaki wsiedli, żeby móc im w pierdol spuścić do, do tego autobusu. Z, no. z, to jest paniczem na, 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 na tej. Troszkę e, to zobaczyć znowu. Natomiast e, zahaczyliśmy na chwilę o taki temat, właśnie tego wyobrażenia fanów. I wy, 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 wydaje mi się, że niestety. Takie jest moje zdanie. Dzisiaj również zahaczamy o takie trochę też niezdrowe miejsce w popkulturze, w której powoli twórcy stają się niejako zakładnikami fanów. E, mieliśmy nie, wypowiedź nie, nie, jakiś czas temu, o której e, Kevina Smitha, który był zapytany. Kiedyś, jak, byłby py, jak był pytany, czy zrobiłby film w MCU na przykład, to mówił, że nie, bo by go spierdolił, bo on nie jest wystarczająco zdolny, żeby to zrobić. Zapytano go to, o to samo niedawno. I już miał zupełnie inną odpowiedź. Jego odpowiedź brzmiała. Nie bo nie chce się użerać z tym Fandomem. Bo potem kiedy on zrobił Masters of the Universe, gdzie. Drugi sezon mi się średnio podobał, ale to był cholerny Himen. To był cholerny Himen i gość dostawał pogróżki śmierci, bo ludziom Himena zniszczył. Chłopa, co podnosił miecz i krzyczał na potęgę posępnego czerepu i zniszczył im Himena, bo, bo zrobił go nie tak. To Kevin Smith uznał, że wow, jak ja, jak ja dostawałem coś takiego jak Himena zepsułem dla wielu, wielu w oczekiwaniach fanów wielu, to, to jakbym ja się za MCU wziął i jeszcze coś zmienił, to przecież tam by ludzie mi przyjechali, dom by mi podpalili czy coś. Ja, to, to Zresztą bzdura była straszna, bo te reakcje były w odniesieniu do pierwszej części serialu, a Himen wrócił no, wróca, w drugiej a, części oczywiście, serialu. Tak. I aby, ja, ja mówiłem ludziom wtedy, aby poczekajcie, to jest połowa tak, sezonu, tak, nie? Tak. Nie, nie no było mowy. Absurdalne. Tutaj, tutaj <grym> prawda, wypchnął babę na, na front i było źle. I, yy, i mam wrażenie, że, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie bardzo du, dużo osób o tym myśli. I na przykład yy, ja o tym mówię na przykład, jak oglądamy Andora, który mi się niesamowicie podoba, gdzie nie masz znanych postaci, nie masz prawie znanych yy, miejsc i twórcy tam mogą robić dokładnie taką historię, jaką chcą, którą drog uważam, że rewelacyjną, bo. M, m, że są uzdolnieni i tak dalej. Jest na pewno masa czynników, ale wydaje mi się, że jednym z takich czynników to jest takie. Okej, okay, jakbym wziął tutaj, wiecie, obi wana czy coś takiego, to co zrobić, żeby nie wkurwić fanów, nie? Co zrobić, żeby, nie, żeby, żeby tylko ich nie wkurwić, nie? I ja obi wana rzuciłem po dwóch odcinkach, nie dałem rady oglądać tego. Y bo miałem wrażenie, że, że, że tego typu produkcje dzisiaj powstają na zasadzie takie, że jeżeli bierzemy coś znanego i próbujemy napisać swoją własną historię, to to jak bardzo musimy próbować, wiecie, podlizać się fanom? Tak bardzo Rise of Skywalker to jest dosłownie esencja tego. To jest film, w którym chcemy zadowolić wszystkich i robimy gniota. I zacząłem się zastanawiać, właśnie czy, czy, e, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Bo na koniec dodam tylko jeszcze taki. Niedawno była jedna rzecz, która y, wyciekła. To mogła być plotka. Wiecie, jest, są duże trudności z powstaniem filmu Blade z Mahershalą Ali. Tam jest cała masa problemów, żeby, że ten film w końcu powstaje i nie powstaje. Ale wy, wyciekła plotka, która miała mówić o tym, że Blade miałby się dziać w latach 20 y, i Blade wyglądałby wtedy zupełnie inaczej. Dla jasności w komiksach Blade się właśnie wtedy urodził. Blade jest bardzo starą postacią w komiksach, przez swoją tą półwampirczość jest w stanie żyć naprawdę długo i miałby drewniane sztylety zamiast coś takiego znowu, coś tam miał w komiksach, ale fani nie znają komiksów, ale znają Wesley'ego Snipes'a i sam wszystkie artykuły o tym, to mogła być plotka, to, to mogło nawet nigdy nie być planów, żeby to zrobić w latach 20. ale zostały kompletnie zbombardowane mówiąc, że twórcy to debile, jak mogą to robić, dlaczego zmieniają to, co było w Wesley'im Snipes'ie, kiedy wiecie, pierwowzór, pierwowzór, to było dokładnie to. I, I znowu mam wrażenie, że to zaczyna wychodzić do tego... Nie jest istotne to, jaki był pierwowzór, nie jest istotne to, co autor miał na myśli, ważne co ja, ja fan, jak sobie to wyobraziłem, na czym się wychowałem i teraz, co gorsze, to... domagam się, że tak ma to zostać mi podane. W ogóle wiesz co, pierwowzór zanika, bo to jest tak jak z e, Wiedźminem, gdzie o, no. mamy książki, ale jest, pierwowzorem facto, tak. według lwiej części fandomu stały się gry, nie? jak zresztą serial odnosi się bardziej do gier nawet niż do książek, nie? I do tej, tej stylistyki, do estetyki i, i do innych takich rzeczy. Hmm. Powiem, powiem tak, że strasznie mnie niepokoi ta tendencja. Ona jest w outletach medialnych bardzo widoczna i to te artykuły w Hollywood Reporter, które były przy Rings of Power, bardzo przykro pokazały. To znaczy synonimizowania vo vocal minority Czyli tej bardzo głośnej mniejszości, która e, tworzy słynny Twitter Mob. Potrzebuje bardzo dużo angielskich słów, żeby opisać to zjawisko, i jeszcze dorzucę następne. I głównie składa się z Red Peely, e, z fandomem. To znaczy, e, no nie, to znaczy jest bardzo dużo, nie wiem, dziewczyn, osób e, trans, e, w, osób, które są non-binary non i tak dalej, które po prostu nie zabierają głosu, bo nie chcą. Znaczy, nawet nie, raz nie chcą, dwa, nie mają z kim rozmawiać w rzeczonym fandomie, a równocześnie po prostu chcą dokładnie tego samego bardzo często, tylko że zupełnie inaczej to argumentują. I mam i to, to jest coś, co mnie strasznie niepokoi. To znaczy dla mnie tego rodzaju uwagi, jak właśnie było, są do, odnośnie do Skywalkera i tak dalej i całej reszty, do Obi-Wana, one, one wszystkie były o kan dupy rozbić, te, które były nagłaśniane bardzo, bo, bo z mojej perspektywy na przykład, a, akurat jeżeli chodzi o Uniwersum Gwiezdnych Wojen, ja, ja mam wiedzę raczej przeciętną, no e, Obi-Wan robił wszystko źle, to znaczy robił wszystko wbrew fanom. E, i, I dla tego to nie zadziałało. To znaczy, przeciętny fan w przeciętnym fanfiku opowiedziałby zajebistą historię relacji Darfa <grymne> Weidera i Obi-Wana i, i nie, nie, nie uwzględniłby tego, że z jakiegoś względu nagle Leia, o której wiemy tylko tyle, że ona znała Kenobiego jako o te, te, ten dziadu z Wojen Klonów, a tutaj nagle ma wielką historię związaną i już wprowadzamy bzdurę, nie? By, I nie dziwię się, że fan, jak patrzy na to, mówi sobie kuźwa, jakiś gość dostaje ciężkie tysiące dolarów za napisanie tej historii, on by, you had one job i nie potrafi względnić prostackich wręcz konsekwencji różnych wydarzeń i działań i to ludzi strasznie wkurza, ale potem niestety idą do, do neta, naoglądają się na YouTubie kanałów, które y, są redpilowskie albo bardzo alt-rightowe i od razu tworzą rano no tak, no to przecież dlatego, że baba, no oczywiście, bo ona, dlatego ta leja jest, bo musi być baba i, i Szlak mnie trafia, ponieważ w ten sposób przestajemy dyskutować o tym, co jest faktycznie problematyczne, a wtedy Hollywood na to odpowiada i mówi: Widzicie, no, i my z tym musimy pracować teraz. No, i to jest jakaś tragedia, ale równocześnie zauważcie, im to jest na rękę. To znaczy, jedyny traction, który zyskał obi to było wtedy, kiedy jechali na tych kontrowersjach, kiedy publikowali. E, trzy wypowiedzi, które dostała e, Moses Ingram na swoim Insta i robili z tego artykuł. Wtedy miał, miał ten serial nieprawdopodobne publicity, wszyscy o tym mówili, potem przestali nagle, nie? I e, tak samo było, jeżeli chodzi o, o Skywalkera i tak dalej. A zauważcie, na przykład The Last Jedi, to jest film polaryzujący, ale o nim się chce dyskutować, prawda? I z łatwością jesteśmy w stanie teraz, po tym czasie właśnie, kiedy mówiono wyłącznie o tym, że była tam baba, która miała fioletowe włosy, bo ja Pamiętam ten moment, kiedy mówiono tylko o tym. Dzisiaj, już jak postąpiliśmy w tej dyskusji, to e, bardzo dużo fanów mówi: No, tak, z tych wszystkich trzech to jest film, który jest najbardziej artystyczny. I on ma sens jako całość. <laughs> no, jeżeli ja mogę zabrać głos, to powiem coś nie w swoim stylu zupełnie. A propos fandomu, a propos bardzo emocjonalnych reakcji, a często też agresji werbalnej. Ja przez długi czas. Y Starałem się z tym walczyć czy odpierać to w jakiś sposób, apelować do rozsądku, do wyrozumiałości, odmienności opinii krytyków. Nawet kiedy ostatnio się widzieliśmy na bez schematu, to też jak rozmawialiśmy o Rings of Power, wkurzało mnie, kiedy um, ludzie chcieli, żebyśmy bardziej dorzucali do pieca, bo w tym znajdowali jakieś ujście swoich emocji. I stało się coś niezwykłego a mianowicie w ciągu ostatnich kilku dni Poczułem, co to znaczy i czułem dokładnie te emocje, które czują ludzie, którzy przychodzili na przykład na streamy Krzysztofa, wywalić swoje emocje, wkurzeni na to, co zrobiono z Rings of Power. Otóż nie jest tajemnicą, że ja absolutnie kocham, absolutnie kocham grę i całą serię, w zasadzie Bioshock. I uważam, że to jest jedna z najlepiej zrobionych gier. Przepraszam, że tutaj wrzucam to, ale ostatnio zrobiłem wielki esej o Bioshocku. Musiałem przejść naprawdę przez bardzo, bardzo dużo materiału. Musiałem dobrze zrozumieć ten lore i... Mówiąc właśnie o loże ponownie, mówiąc o kanonie i a propos J.K. Rowling, można by ukryć taką zasadę, że autor nigdy nie powinien pisać swojego wiki. Niech to zostawi fanom. Nie powinien pisać swojego własnego wiki. Mm -hmm. I Ken lewin dla mnie absolutny geniusz. Musiałem przeanalizować wszystko, co jest związane z Bioshockiem, ale Ken Levine kiedyś Później wrócił do Rapture, ponieważ wyszedł Bioshock Infinite, miał przecudowne zakończenie, doskonałe, świetnie przemyślane i zrobił dwa dodatki, które sprawiają, że postać wraca do Rapture. Burial at Sea Part 1 i Burial at Sea Part 2. Ja poczytałem o tym Burial at Sea Part 2 i ja chciałem wysłać wąglik do Ken'a Levina, ponieważ on strawestował to, co zbudował. On wypaczył swoje własne postaci. I wiecie, jaka była moja reakcja? Natychmiast wszedłem na YouTube'a i zacząłem szukać filmów, i zacząłem taśmowo oglądać filmy, jak Ken Levin zniszczył swoje, swoje dziedzictwo Burial let's Sea. Ale wiecie, dlaczego to oglądałem? Bo chciałem poczuć wspólnotę emocji. Bo chciałem mm. czytać komentarze ludzi, którzy mówią dokładnie to, co ja czuję. I nie sądziłem, że to powiem. Ale, ale powiem to. Ja nie mogę sankcjonować takiego zachowania fandomu, ale zaczynam rozumieć, jak twoje zaangażowanie emocjonalne w dzieło może dyktować twoją postawę i twoje zachowanie. I to... Mm -mm. Ja z jednej strony tak, ja się, ja się zgadzam, bo to jest tak jak nie wiem, ostatnio, jak było z CHICAL, nie? Serialu tego nie znoszę. Nie znoszę go na wielu, wielu poziomach. Dla mnie to jest jedna z najgorszych produkcji MCU i też czułem na niego wkurw i miałem podobnie, tak, że okej, okay, chcę, chcę posłuchać tych, którzy też są wkurwieni, nie? I z, z tym nie mam problemu. Jak chcesz posłuchać, że są wkurwieni, bez czego nie lubię, jak ktoś znajduje na to sposób i próbuje z tego zrobić broń i na tym jechać. Nie chcę tutaj wymieniać kanałów, jak już jesteśmy przy tak, Rings of tak, Power. I ja przykład, o Captain tak, Marvel. I ja na przykład, wiesz co, ja na przykład zupełnie rozumiem podejście Krzysztofa emocjonalne do Rings of Power i zgadzam się z wieloma, z wieloma rzeczami się zgadzam, z wieloma się zgadzam, o których mówiłeś, nie, z tym światełstwórstwem i to to są super rzeczy rzeczowo, argumentowo zrobione, nie, ale jeśli ktoś jedzie tylko na tym, żeby podburzać fanów i widzi w tym jakiś zysk, czy to z wyświetleń, czy to z jakichś mm. przychodów, czy czegoś, to już nie jest okej, okay, nie? I można się wkurwić na coś. I ja jestem bardzo za tym, nie? Jak coś ci nie podoba, coś zostało zniszczone w jakiś sposób dla ciebie, nie? I czuję się z tym źle, możesz szukać tej wspólnoty, nie? Ale jak przechodzisz już w ten tryb berserkera i przechodzisz tą granicę wkurwienia i stajesz się buli w związku z produktem. To już jest przekroczenie Albo tego, jeszcze nie, na nie, tym nie. zarabiasz, na polaryzowaniu. Tak, ja nie. mogę to nawet zilustrować dwoma przykładami. To znaczy, jest dwóch YouTuberów e, amerykańskich: jeden się nazywa Critical Drinker, a drugi Nerdzotic. Critical Drinker, przy wszystkich rzeczach, które nas różnią światopoglądowo, zachowuje jedno. Ma takie witty, złośliwe, z dystansem recenzje. Nerdrothic robił wykrzywioną twarz Galadrieli, żółto-czerwony napis, który zawsze brzmiał tak samo. E, lame, downfall, tragedy, e, fall i tak dalej. I, le, I to leciało przez miesiąc. Codziennie, co dwa dni. To jest straszne. I, i powiem w ten sposób, podbijając to, co powiedział i Filip, i, i Radek. To znaczy, tak jak Duże korporacje monetyzują e, emocje fanów, mm -hmm. tak samo krytycy tych dużych korporacji to bardzo często robią, dokładnie z takich samych powodów i zdając sobie sprawę z tego, że na tym wózku można bardzo daleko zajechać. No, brutalnie mówiąc, możemy sobie powiedzieć jeszcze 16 bombilionów razy, że House of the Dragon jest świetnym serialem w odróżnieniu od Rings of Power, ale traction, który miał w mediach. No wiadomo, ile materiałów na YouTube powstało na temat Rings of Power, a ile powstało na temat House of the Dragon. I jakie były zasięgi tego tematu, zanim w ogóle sprawa wybuchła i tak dalej. Teraz zaczyna się to troszeczkę równoważyć. Ludzie rzeczywiście zainteresowali się House of the Dragon, ale, ale to zainteresowanie jest na poziomie żadnym praktycznie w zestawieniu z Rings of Power. I zainteresowanie było nie Rings of Power, ale tymi właśnie emocjami, tym mięsem, dramą. Prawda? No, Dramu no, to jest problem algorytmów skandaly. i no, tego... W, wiesz, w naszej własnej banierce, na naszym kanale mamy, y, gadamy o Andorze i gadamy za każdym razem. On jest robiony tak, że masz tam trzy odcinki, to jest jakby jeden story, jak trzy kolejne i robimy o nim. I po sezonie nagraliśmy o she żeby trochę wyrzucić z siebie pewne rozczarowanie. A na początku próbowaliśmy she po odcinku mówić, ale w końcu powiedzieliśmy, dobra, pogadamy po sezonie. Nie. Od, <laughs> cały czas ja mówię, i to jest jeden z problemów, She-Hulk ma ni, ni, masę więcej wyświetleń niż, niż Andor. I, i wie, między innymi dlatego, że ludzie wolą cały czas gadać właśnie o tym, nawet jadąc po, 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 po danym dziele i cały czas się nakręcać. Tylko ja mam, ja mam duży problem z tym. Ja znowu też może jestem w stanie zrozumieć to, ale w pewnym momencie przez, y, przez wspomniany tutaj The Last Jedi, to był moment, w którym ja się wyłączyłem z tej dyskusji i stwierdziłem, że. Nigdy więcej nie zrobię tego, co ty, o, co ty zrobiłeś z Bioshockiem. Zresztą na przykład nie jestem czy w wkurwiał. W mnie nie Mortal Kombat, bo jestem wielkim fanem serii, a to, co wyszło, to było nieoglądalne. Ale przy The Last Jedi pojawił się ten problem, że mi się, kiedy obejrzałem ten film, wiele rzeczy nie podobało. Do niektórych się przekonałem, do innych do dziś nie. Na przykład dalej uważam, że cała sekwencja na planie się z kasynem. Jest ciepska, jest naprawdę niepotrzebna i to jest. zbędna. I, zbędna, i to jest sidequest na zasadzie. trochę nie mamy no i... co robić z tymi postaciami, więc dajmy im jakiś sidequest generalnie. I nawet drodze. bez achievementu. No, nie ma achievementu, tak. Nie ma spełnienia tak. I, I to jest coś, co ja, o czym ja, ja mówiłem. Problem jest taki, że w tym momencie był tak duży hejt na Last Jedi od wielu ludzi, że ja miałem takie wrażenie, że z jednej strony masz ludzi, którzy jak. wiesz, jak ta forteca stawiają tarcze, ja mówię, nie, ja uwielbiam wątek Luka Skywalkera w tym filmie. Ja uwielbiam tego zmęczonego Jedi, który zawiódł się doktrynami Jedi i tak dalej. Chcę o tym pogadać, ale, ale, ale jednocześnie nie podoba mi się ta inna rzecz. I w tym momencie masz z jednej strony tych ludzi, którzy bronią tego filmu jak, 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 jak twierdzę po prostu i mówią, wiesz. Że jesteś hejterem i tak dalej. A wtedy ci drudzy ludzie, którzy, jak wspomniał Krzysztof, baba z fioletowymi włosami, to tak cię wciągają. Tak po prostu. No chodź do nas, chodź, chodź, chodź. masz, Na zasadzie nie podoba mi się ta scena w kasynie. Masz rację, ta głupia azjatka, to było wszystko przez. Ją. Ja tego nie powiedziałem. Ja, ja powiedziałem, <laughs> że nie podoba mi się ten, nie mieli pomysłu na Rose. Co? Chodź, 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 tak, te baby są złe. I po prostu, i masz ten moment, w którym ta dyskusja o tym, gdzie chcesz faktycznie zaznaczyć te pewne tematy, gdzieś tonie pod tym wszystkim. I ja na przykład, znowu, tak samo z Rings of Power. Mówię, i mi się wiele rzeczy w tym serialu podoba, ale tak jak słyszę, jest ta szarża z końmi to tak jest cała masa rzeczy, których absolutnie jak się powiem, to jest debilne. Nie wiem, czy Galadriela, która nagle stwierdza, że przepłynie ocean, nie? Czy, czy Galadriela na koniu, bo boże, najgorsza scena w historii. E, e, wien, ale więc... najpiękniejszy teledysk. Tak, <laughs> tak. tak. to jest Najlepsza ten... scena jest... perfumów. Okay, tak. patrz, druga, czy... Czy... druga po tym, jak Zendaya jechała na koniu Trzy razy Galadrielę. 5 sekund, ludzie, którzy chcą powiedzieć, że tutaj wiecie, baba na pierwszym planie to, to wszystko przez to, natychmiast po prostu wyciągają po siebie ręce. Mm -hmm. I ja przy nas, dokładnie tak się czułem, że nie byłem w stanie krytycznie podejść. To pewnie się wiąże z bliskiemu e, sercu pewnie Krzysztofa tematem edukacji i zero-jedynkowych ocen, do tego, że nie ma trochę. Nie możesz opisać, że to trochę jest tutaj dobre pod tym względem, ale złe pod tym, nie? Tylko. Ale, ale, ale jest z tym straszny problem. I niestety, po tej całej akcji, ja rozumiem, może to, o czym Filip mówiłeś, ale uważam, że w dzisiejszych warunkach. No, no nie zabieram cię. Ja powiem więcej. Ja też mam straszne problemy z She-Hulk, ale ja nawet nie jestem, nawet poza tym, że nagraliśmy materiał o She-Hulk i jakby wyrzuciliśmy to z siebie, ja się nigdzie nie udzielam o She-Hulk. bo ja zdaję sobie sprawę, że gdziekolwiek mi się udzielił o She-Hulk, to natychmiast wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy zupełnie bez bez powiązania oceniają źle Captain Marvel, Black Widow, Miss Marvel, She-Hulk. E, wiecie, nie, w ogóle nie mają nic wspólnego ze sobą te wszystkie. Tak, no, to też, też tak jak że chciałem przepracować ten temat, przepracowałem, ale nie chcę się znęcać nad tak. tym serialem Nieskończoność, bo to nie, nie ma sensu, nie? To nikomu I, się nie przysłuży, nie? I, Ja już od Ale nie, też też rozumiem Filipa, że chce raz się wkurwić, nie? Ale hmm. tak no. No to też jest tak, że, że jeszcze, tak powiem, jak już wywany został wątek edukacji, że ludzie nie mają, zauważcie, jednej rzeczy i to jest to, czym ja tłumaczę negatywność w sieci. Ludzie nie mają przestrzeni do mówienia o swoich negatywnych odczuciach nigdzie. W domu nie powiedzą, ponieważ zamknie się z markaczu. W szkole nie powiedzą, ponieważ wolno tylko pisać pozytywne charakterystyki, pozytywnych postaci i najlepiej z lektur. No, z kolegami nie porozmawiają, no bo nie mają nawet czasu na to, bo trzeba zadania domowe zrobić, przygotować się do egzaminu. To gdzie kuźwać ludzie mają znajdować ujście negatywnych emocji? To... Trzeba dlatego, właśnie, myślę sobie, pokazywać, jak należy argumentować, jeżeli się coś nam nie podoba, żeby właśnie ludzie nie popadali w takie skrajności, tak, że nagle ktoś sobie wszystkie błędy scenariopisarskie podepnie pod redpilowskie przekonanie o tym, że kobiety są złe i dybią na mężczyzn. No, no przecież to jest przerażające, jak ja widzę coś takiego. że znaczy to, 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 jest, to, są, to to wymaga terapii, długiej terapii, mówię w tym momencie śmiertelnie poważnie, normalnej terapii, ze specjalistą, a, a nie dyskusji jakiejkolwiek, tak, znaczy to, to, nie jest przestrzeń dyskusji w ogóle. Przestrzeń dyskusji jest wtedy właśnie, kiedy sobie rozważamy, czy jakiś ma sens czy nie ma sensu. No ja, ja na przykład w przypadku tego wątku z kasynem wylazł, że miałem tak. Zaraz moment. Przecież oni w tym momencie uciekają tak, przed statkiem. To tak, jest side quest. Jak? Bo <laughs> to samo. Oni sobie tak odlecieli boczkiem, nie? <laughs> Kapsuła była jakaś, tak nam wrócili. wrócili nie, może, może technologia ze Star Treka była, że zostali zbimowani na te planety. Nie ja mam pojęcia. Właśnie to, 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 to mnie interesowało. Tak? Dyskusje nad taki, na takimi tematami. A to, czy to jest wykastowana taka czy inna postać, to jest, to jest uwłaczające, myślę, temu, co, co, o czym powinniśmy rozmawiać. I smutne jest właśnie to, że to jest przejmowane i że takie, wiecie, asymptotyczne albo 1 albo na, na 10, albo 0 na 10 oceny no, no, zyskują najwięcej trakcji w mediach i ludzie na ten temat najwięcej mówią, tak. no bo co tutaj rozmawiać o jakiejś niejednoznacznej ocenie. Właśnie dlatego potrzebujemy wciąż profesjonalnych dziennikarzy i krytyków. Tak, Których tak, tak. Jak, to, jak ktoś mówi, że znaleźć. są tak, i ktoś mówi, że wiesz, że krytycy są niepotrzebni, że to oceny są nieważne, one są ważne, bo krytycy argumentują to, czemu coś im się tak. nie podoba, nie? Krytycy są no, no, tak. Właśnie Hmm, tracimy, to, tracimy tą umiejętność argumentowania, nie że ktoś na przykład wchodzi tylko po to, pod jakiś materiał, nie wiem, o czym co mu się nie podobało, żeby na przykład. Że to, to jest chujowe, cena, to jest gówno, albo, nie? To jest, tak. to jest, to mi się nie ja, nie? Ja na dupy, przykład. Nie? Jestem czemu nie nie czemu to jest klasku. do dupy? Ale, ale Ja właśnie ale, ale ja ale ja po poklasku. Do dziś mówię, że ze wszystkich agregatorów tak, tak. jestem do dziś mimo wszystko fanem Rotten Tomatoes, dlatego, że ten procencik, który tam jest, on nie jest. To, to jest ten problem, że właśnie ludzie wchodzą i widzą 85%, ktoś wystawił 8,5 na 10 temu filmowi. Nie! Wiele razy jest tam tłumaczony. Procencik na Rotten Tomatoes nie jest po to, żebyś ty wszedł i stwierdził, że ten film to jest 8 na 10. Ten procencik jest tylko po to, żeby zobaczyć mniej więcej, że część krytyków napisała, że ten film jest ok lub nie ok, ale to, jeżeli używają od, od, od ocen, to może być 6 na 10, 10, nieważne, co oceny. To jest tylko po to. Ja na przykład uwielbiam wejść na Rotten Tomatoes, wiesz po co? Bo możesz tam sobie zeskrolować na dół wtedy. I masz fa fa zajawki wszystkich tych recenzji. I jakich, takie, tytułów, i jakich tytułów? I jakich tytułów? To też jest ważne. I właśnie, i widzisz sobie, o, gość z The Times napisał. Okej, okay, y Bajzel, nie, fabularny i tak dalej, na którym ostatecznie można się uśmiechnąć. Okej, okay, to już cokolwiek mi mówi, nie? To jest to, to, jest, to już jakieś, jakaś wartość z tego. I dlatego to, to zjechanie na dół i zobaczenie sobie, okej, okay, y zobaczmy, co mówią ci, którzy mają Roten. Pomimo wielkich starań. Y Przeprowadzenia jakiejś tam akcji, postacie wypadły kompletnie drewnianie. Okej, okay, mam, mam, mam wiedzę na ten temat, nie? Ja dodaję, I... Oscar is my new best friend już teraz. Pytanie: <grym> <grym> no, ja tak, ja że też. też, też... Dobra, Filip też ja podejmował szy, szybka uwaga, że Filip też podejmował ten wątek, że y, na miniaturach to było jest na, w serwisie TV filmy, mówię wprost. Y, jest napisane pytajnik na 10, tak? Że, żeby, nie, nie jest ważne to, co tak. ktoś ma do powiedzenia, tylko ważne jest, jaka będzie ta fajna ocena. Skoluj na dół, nie? Zobaczcie, tak. co, co tam jest. Tak, tak, tak. Jeszcze na sekundę wrócić tylko do Ring of Power, że. Mm, miałem ostatnio rozmowę też u nas na kanale z gościem, który, wiesz, od razu mówił, że. E, mówiliśmy, że tam kiedy będzie rozmowa o Ring of Power, nie? To tam jeszcze chwilę, nie musimy od razu nagrywać, nie? Pogadamy o tym i on, że wróci tutaj, żeby napisać, że to jest gówno, nie? I że wróci napisać i zjewać to pod, pod tym materiałem. Ale my. Czemu nie, nie znasz moich argumentów? Nie wiesz, co ja powiem o tym filmie, nie? Nie odniesie się do tego, ty jesteś nastawiony, żeby przyjść, bo ty masz w głowie tak, że nienawidzisz tego i chcesz tu przyjść i napiszesz, że to jest gówno, nie? Ja mówię, jak można z takim nastawieniem do jakiegokolwiek, wiesz, tekstu kultury podchodzić, nie? Bo to, to jest w ogóle strata czasu zupełna. Ja uwielbiam analizować rzeczy, nie? Uwielbiam właśnie o nich gadać, bo to jest największa przyjemność, jaka płynie. To coś ci dodaje to, że obejrzysz coś, nie? Że coś pochłoniesz i możesz się tym podzielić w jakiś sposób, nie? A mamy ludzi, którzy to, to jedzą i muszą wyrzucić siebie gówno dobre, gówno dobre i tylko to. to tak, są, nie? tak. Żadnych argumentów pochłaniać, nie? No, no ale tego... wieczu, no, wracamy tutaj do tego, że ludzi nikt nie nauczył argumentować, ponieważ no, w całym swoim życiu, chyba, chyba myślę, że żaden z nas nie miał nigdy oceny opisowej, mieliście kiedyś oceny opisowe w szkołach? Bo nie, one złożały zosta się, ale... one zostały później wprowadzone jakoś. Ja, ja byłem w społecznej szkole od podstawki do gimnazjum i w gimnazjum wprowadzili nam taki system, w którym mieliśmy zamiast ocen mieliśmy punkty, do punktów były opisy. Ale żeby potem system y, szkolny to zrozumiał, to na końcu musieli i tak mieć konwerter, mm. żeby z tego wyszła piątka czy szóstka, bo wiecie, bo inaczej <laughs> czwórka. Konwerter. Tak ocen, dosłownie, ja bo oni chcieli zrobić coś oryginalnego. Programowanie firmy Symfonia. Ale ostatecznie trzeba było to umieć przeliczyć na to, żeby potem jak pokazujesz, wiesz, nie, mjesz do liceum, pokazujesz świadectwo, no to im to nic nie powie, więc. Więc tak, to bo... jak brat, jakby brat wracał z... i oni mieli oceny w... chyba w podstawówce to było, były buźki smutna, wesoła i jakaś taka neutralna ja tak. mówię, kurwa, ważne ale... są z tą smutną buźką i ciało mu powiedzieć dokładnie, nic no, to nie wiadomo ja skut... miałem I zawsze buźkę no... Galadrieli, nigdy nie wiesz co to tak naprawdę <laughs> oznacza znaczy, ja sobie myślę po prostu, że to jest główny problem, tak, to znaczy, że wiemy jak coś pochwalić, bo zrób sobie, jeżeli ludziom się coś podoba, wiedzą co powiedzieć, nie i potrafią w par, w par... Tak, no, albo tak, albo wiesz, no jeszcze dorzuci parę słów, że tutaj to było fajne, tam było spoko i tak dalej. Ale jak trzeba coś skrytykować, to nagle ludzie mają zasznurowane usta. Albo idą w taką tempą właśnie zimną nienawiść, albo idą w silne emocje, ale i w jednym i w drugim przypadku nie, nie potrafią złożyć paru zdań i wyjaśnić w zasadzie, e, nie mają też, co im się podobało, co nie. I równocześnie nie mają takiej autorefleksji, prawda? Dla, dlaczego ja jestem taki zdenerwowany? Dlaczego mi się to nie podoba? To jest strasznie dziwne. Ja, ja tak miałem jak re robiłem recenzję, właśnie ostateczną Rings of Power. Ludzie byli bardzo zdumieni w komentarzach. Ja byłem smutny w tej recenzji, autentycznie i y, argumentowałem dlaczego, i że ja już nie chcę o tym rozmawiać więcej. Znaczy, y, powiedziałem, co miałem, emocje były, buzowały we mnie, jak to oglądałem, a potem jak siadłem, zastanowiłem się. To spuściło się ze mną od powietrza jak z i zostało tylko taki, taki flak oklapnięty, nic więcej. To nie zabrzmiało dobrze jak, meta, jak w kontekście metafor seksualnych, wiem, ale no mniej więcej takie to miało reperkusję u mnie i bardzo dużo ludzi też to podchwyciło potem w komentarzach, to się cieszyłem. Natomiast ludzie, którzy przyszli, żeby zobaczyć rant numer 27, byli rozczarowani, bo oni oczekiwali, że teraz w takiej skondensowanej pigułce będą mieli te same emocje co wcześniej, tylko że radykalniej i złośliwsze. Ale to, ja to jest tak klucz, było, klucz, o którym Tylko dodam jeszcze hmm. tylko do, 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 do tego, że jak wasza dyskusja była o właśnie Rings of Power, nie? Yy, I Widziałem te komentarze, które mówiły, żeby powinna być ta jeszcze jedna osoba, i ona by dodała tego smaczku, tego Jezu, wiesz, Był w, ten debił, elementu, ja nie? Ja o tym Krzysztofowi pisałem, był ten debiór, który od razu tu wyskoczył, że, że tutaj. Bo ja jestem osobą, która się podoba, więc jakbym tu wszedł, to na pewno ja bym tu wyjechał i byśmy, byśmy się zaraz napierdalać zaczęli, bo tutaj. Tak, wiesz, ale to, tak, tak. jakby to tego nie materiału nie widzieli, tak, nie? Że ga gadacie rzeczowo, nie każdy ma swoje argumenty za i przeciw, ale, nie? Tutaj podaje. Ale, I ale nie, powinien być ktoś, kto dojebie jeszcze ale, ale bardziej. Nie ale nie słyszeli nawet moich argumentów, jakby to jest takie. Tak. Ja ja, ja, ja naprawdę, pra, prawdopodobnie większość zarzutów, ja bym, ja bym się zgodził z nimi, dlatego że możemy mieć inne subiektywne zdanie co do tego, jak bardzo ważą nam na filmie, ale to nie znaczy, ja bym się z nimi musiał koniecznie sprzeczać. Ale to jest właśnie istota tego, co. Sorry, że tak mówiliśmy o adaptacjach, a zeszliśmy tak naprawdę na kolorze. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wbrew Dla pozorom mnie... ważny temat, i zaraz powiem dlaczego jeszcze, i dlaczego to się łączy, ale proszę. Jak, jak ja obejrzałem ten e, Udun, szósty odcinek e, Rings of Power, który zebrał legendarne 10 na 10 na IGN, to ja nie miałem reakcji e, takiej, którą czasem ludzie mają, jak wchodzą na mój kanał. Mówią, ja się z tą nie zgadzam, nie oglądam dalej. Ja czytałem ją z wypiekami na twarzy. Ja chciałem zrozumieć, dlaczego, jak, czym różni się Twoja wrażliwość od mojej? bo może się czegoś od ciebie nauczę. Może odkryję w tym dziele coś, czego ja tam nie widziałem. I dlatego też ja jestem apologetą Rotten Tomatoes i Metacritic. Ludzie mówią... Czemu ludzie czasem mówią wchodzę na twój kanał, bo chcę posłuchać twojej opinii, żeby wiedzieć, co oglądać. A, co, a, a ja mówię, a ja wchodzę na Rotten Tomatoes, żeby czytać oceny, żeby wiedzieć, tak. co oglądać. Bo tam są ludzie, którym ufam bardziej niż sobie. I ja... Dla mnie ma znaczenie, kto napisał tę recenzję. Dla mnie ma znaczenie, że to jest The Guardian, Esquire, że to jest Hollywood Reporter, że to jest Washington Post, The Atlantic. To są naprawdę dobre działy kultury z ludźmi, którzy mają ogromne doświadczenie, którzy rozmawiam z twórcami tych dzieł, o których ja czytam. Ja nigdy nie będę miał do nich dostępu. Oni mają, mogę się z nimi nie zgadzać, ale jestem zafascynowany tym, że to zobaczę i przeczytam i, i czegoś się dowiem. A z drugiej strony, dostaję właśnie komentarz odwrotny od tego, który był: A czemu nie zaprosiliście Oscara? Oczywiście, zapraszaliśmy. To drugi był. E... Czemu nie ma Drwala? A, widziałem, widziałem. A, bo... ja a ja od każdemu odpowiem w prosty sposób, bo go nie zaprosiłem. Kropka. Po naszej sesji pod koniec udało Ańcz. mi się złapać waszą końcówkę waszej dyskusji jeszcze na żywo. coż to wpadłem dosłownie na, na końcówkę i ty już tam widziałem, te, dlaczego nie ma Drwala. Ale y, dwie rzeczy. Po pierwsze, tak, to, to ten, ta druga perspektywa jest super ważna, ja jakby tutaj jestem on the record, jestem tutaj jedną osobą, do której nie trafił Edgerunners. E, mieliśmy z Radkiem o tym dyskusję. I do mnie Edgerunners nie trafia, ale ja teraz rozumiem dlaczego trafia do innych. To jest jakby najważniejsze wydaje mi się w tym wszystkim. Ja teraz... Tak, ale ale my sobie w dyskusji wytłumaczyliśmy rzeczy, Tak, nie? wytłumaczyliśmy sobie, ja wytłumaczyłem dlaczego nie, nie łapie mnie emocjonalnie w wielu miejscach, w których Łapie. Ja wiem, czemu cię łapie. Nie mogę nagle przełączyć jakiegoś pstry przełącznika w głowie i nagle pstryk, okej, okay, już mnie łapie, ale rozumiem, dlaczego kogoś to łapie. argumenty, tak. nie? Widzicie, no, to też jest tak, że nasze, nasze mózgi są do tego, jak to się ładnie mówi, programowane, wired, tak? Więc jeżeli, przykład Filipa, tak? Jest recenzja na IGN-ie 10 na 10, czyta, żeby stwierdzić, dlaczego jest 10 na 10. Nie. Nie, jest recenzja. Czytasz recenzję. Mhm. Nie czytasz recenzję, żeby sprawdzić, dlaczego jest 10 na 10, ponieważ 10 na 10 powoduje to, że osoba, która ocenia źle, wkurwi się i zaneguje nie przeczytawszy. Jeżeli będzie 1 na 10, to samo osoba, która się podoba, wkurwi się i stwierdzi, że to są jacyś idioci, tak? By, jeżeli chcemy mieć dyskusję. Wiecie, ambitną, no to niestety trzeba zrezygnować z pewnych uproszczeń, które sobie sami zrobiliśmy po to w zasadzie, żeby generować emocje. I teraz się to okazało, że zaczęło to się wymykać troszeczkę spod kontroli. I ja sobie myślę, że to jest taki najwyższy moment, że powiedzieć: ok, stop. Może zacznijmy trochę, trochę właśnie zachęcać ludzi do wyjaśniania swojego stanowiska, bo się nigdy nie nauczą wyjaśniać swojego stanowiska. Nie oczekujmy na to, że szkoła ich tego nauczy, bo już wiemy, że nie. Więc przynajmniej właśnie w takiej przestrzeni możemy to próbować robić. Jakoś, nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno nie jest dobrym. Tu się trochę z flipem nie zgadzam, że nie jest dobrym stanowiskiem mówienie, że na przykład nie wiem, jakiś outlet medialny jest wybitny, i trzeba go słuchać bez wybitny, tak? Znaczy, ja wiem, że ta argumentacja nie trafi Mówię, totalnie warto go do ludzi stawiać poniżej... wyżej niż jakiegoś blogera. Właśnie uważam, że ta argumentacja nie trafi hmm. do ludzi poniżej 30. Trochę tu z Krzysztofem się zgadzam. Też jakby ja, ja, ja nie, nie jestem aż tak. Ja, ja jednak nie mam zdania o tym, że jakakolwiek Opinia, czy jakakolwiek jest, jest wyżej, można ją wyżej postawić. Powiem inaczej, zgodzę się z Filipem pod tym względem, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten outlet sprawniej wyłoży swoje argumenty niż bloger. Będę łatwiej w stanie je zrozumieć, bo może je spójniej opiszę, może będzie w stanie je klarowniej mi wyłożyć. Może u jakiegoś dostawego blogera nie przeczytam i dalej nie będę rozumiał, ok, ale dlaczego właściwie ci się Jasne. to podoba? Ok, z tym się zgodzę. Natomiast no to, to jest te wartościowanie, które to, ja, to ja powiem, dlaczego ja to powiedziałem. Ponieważ e, krytyk bierze pieniądze za to, żeby wykonywać swoją pracę, miejmy nadzieję, rzetelnie, a vloger, taki jak ja, zarabia na tym, ile wygeneruje zasięgu, i e, algorytmy premiują polaryzację. A więc mnie się bardziej opłaca krzyczeć w tym materiale, machać rękoma i dobijać gwóźdź w jednym punkcie, niż wyłożyć sensownie argumenty na podstawie mojej wrażliwości. Ale podzielam to, co powiedziałeś, że to zwiększa prawdopodobieństwo, ani że. Spe... Po prostu. Mm. Lubię, robiłem to ostatnie ćwiczenie na, na jednym z live'ów, powiedział, a skąd ty wiesz, że są ciekawe, dlaczego ty polegasz na ocenach na Rotten Tomatoes? I tak jak powiedziałeś, Oskar, rozwinąłem te recenzje a. i zacząłem przechodzić i mówić tak, Chicago Tribune, znam, wiem, jaki mają dział kultury, nawet kiedy się z nimi nie zgadzam, postawię te recenzję ponad... Bo rozumiesz, e, dlaczego? Blogiem, który ma imię i nazwisko jakiegoś twórcy, który, no... no to nie jest Roger Ebert, tak? To, to tyle bym powiedział. Więc, ale tak, jestem w mniejszości, natomiast zgadzam się, że może zbyt kategorycznie to powiedziałem. To ja teraz powiem, jak to, yy, dlaczego cały czas mówię, że wbrew pozorom wszystko to, o czym gadamy, łączy się z ideą adaptacji. Bo cały czas trzymamy się koło jednego tematu i wydaje mi się, że on jest właśnie clue i to, to jest ten, ten moment, w którym yy, ważne jest to, aby dana osoba naprawdę zrozumiała, dlaczego coś jest, dlaczego tak negatywnie podchodzi do danego dzieła. Jeżeli, m, powiem tak, jeżeli y, u, ujmiesz to w ten sposób, że okej, okay, bo spodziewałem się zobaczyć X, a dostałem Y, to nie mam z tym, tym problemów. Jakby to jest dalej subiektywne uczucie. Nie, nie możesz zdecydować, co czujesz, kiedy dane dzieło oglądasz. No nie, możesz, nie możesz sobie nagle te, 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 tego zmienić. Każde uczucie jest... Jest, jest dokładnie. Trudne, Ale ważne jest, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, że wynika to z twoich Odczuć w tym momencie, a nie jest to jakiś, nie wiem, błąd twórcy. To nie jest błąd, który oni popełnili. Błe możesz rozumieć na przykład, w którym momencie oni popełnili błąd, bo na przykład jakaś deklaracja jakaś motywacja jest niejasna. Po prostu ci jej nie opisali. Albo nagle znikąd pojawia się jakiś, wiecie, wątek, który nie ma nic wspólnego z poprzednimi rzeczami. Albo sławny deus ex machina, który nagle wpada, ktoś się rozwiązuje sprawę. Ja nie wiem skąd on cię wziął, ale nagle rozwiązał sprawę. Luke Skywalker na końcu sezonu Mandariana. Więc tego typu rzeczy. I moim, moim zdaniem dlatego, ostatecznie przy adaptacji nie jest dla mnie właśnie idąc tym tropem Aż tak istotne, bo, bo tak jak powiedziałem, nieuchwytne jest to, gdzie ten duch istnieje, tego, tego pier, pierwowzoru. Najważniejsze jest to, żebyś w momencie, w którym oceniasz ten film, był w stanie ocenić i być może, być może okaże się, że to, że dana postać wygląda inaczej albo ma inne motywacje nie jest twoim problemem, tylko to, że te motywacje kompletnie nie zostały przedstawione, kompletnie nie są spójne, kompletnie zostały wyłożone. Może to, że wygląda inaczej nie jest twoim problemem, a problemem jest to, że jej wygląd kompletnie nie pasuje do tego, jak w tym świecie powinna wyglądać, który został ci tu przedstawiony. I wydaje mi się, że to wszystko sprowadza się właśnie do tej pewnej umiejętności wyciągania wniosków Dlaczego coś w danym dziele tak naprawdę dla mnie działa lub nie działa, a nie jakichś tych takich właśnie obiektywnych tutaj ram, w których próbujemy to zamknąć. Tak już zastanawienie się, czemu twórca w taki sposób podszedł do pewnych rzeczy, nie jakby to było potrzebne, akurat w tym scenariuszu, czemu akurat to podebrał z oryginału, coś odrzucił. To jest taki przykład, na przykład przykład, na przykład, przepraszam. E, w przypadku GroTron, e, gdy był bardzo istotny wątek dla osób czytających książkę Lady Kathleen Stark, która stała się zombie. To jest, to, to jest, jest to zupełnie taką. tak. Ja pamiętam te dyskusje zażarte. W tych fanów, gdzie ona jest bo to było ważne w książkach, to było hmm, naprawdę oczywiście. świetnie rozpisane, ja lubię ten wątek w książkach. Cały czas czekam co dalej który, który tak, to cały czas również i który też średnio pasował w którymś momencie już do tego jak była ta historia opowiadana w serialu, nie? bo ona poszła troszkę w inną stronę tutaj też były te elementy odprzedzone no ale ja wiem, że scenarzyści już nie mieli miejsca żeby ją tam zmieścić, nie? oni opowiadali o innych postaciach, mieli ich już dużo i ciężej opowiadać o wielu postaciach w takim trybie jak opowiadali w serialu niż jak to było w książkach, gdzie tam każdy miał swój rozdział, to było konkretnie, niektóre postacie znikały na całe książki, nie? Dopiero się później pojawiały. W serialu one musiały być cały czas, bo mamy tych aktorów, którym musimy pokazać, nie? I ten wątek został pominięty. I ja pamiętam, że była walka o to, nie? I ja się zastanawiałem, ja mówię, okej, okay, ja wiem i to też to w pewnym momencie przeszkadzało, bo ja chciałbym ją zobaczyć, nie? Uwielbiam ten wątek, ale zauważyłem, że no ja zacząłem narracji, analizować to, nie? i wiem, wiem, czemu w tej narracji tego nie ma, nie? I wiem, czemu tego się pozbyli. I mówię, okej, okay, to był całkiem dobry wybór twórców, nie? Ale zacząłem o tym myśleć, nie? I, i to jest ważne, nie? Że próbuję zrozumieć twórcę i ja się z tym zgadzam, nie? Jak widzisz, że coś zjebali, no to chcesz o tym powiedzieć i argumentujesz to, nie? Zjebali to w ten, w ten, w ten, w ten sposób, bo nie zrozumieli, nie wyciągnęli tych rzeczy, które były dobre i działały w oryginalnym tekście, nie? Ale żebyś to próbował zrozumieć, nie? I twoja pierwsza bo... myśl, tylko jeszcze wtrącę. Twoja pierwsza myśl to, bo w oryginale było inaczej, albo bo. Bo, nie wiem, jeżeli jesteś, masz odpowiednie poglądy, bo wiesz, bo teraz wszędzie, nie wiem, baby wsadzają, bo coś. Poprawność polityczna. Bo, bo to jest najszyb najprostszy <laughs> argument, naj, poprawność polityczna, bo to jest najprostszy, najszybszy argument, jaki jesteś w stanie zrobić bez, bez analizy, mm -hmm. nie? Bez roz, roz, rozdzielania tego i uznawania, co tutaj tak właściwie nie działa. I no tak, to jest smutne, że to jest takie, okej, okay, muszę, nie działa, więc pewnie dlatego. To jest no. zabawne, bo mieliśmy dopiero co rozmowę House of the Dragon, Krzysztof się aż uśmiechał, powiedziałem dokładnie to samo co ty, Radek, no. mówiliśmy Lady ja powiedziałem też chciałbym ją zobaczyć, a ona jak do tej pory nic nie wniosła w książkach, niczego, tak. kompletnie, trochę się pomściła i dała może jakiś taki upust emocjonalny. Ale ona się cliffhangerem zakończyła i wątek, to tu, tak, który czekamy na no 20 jeszcze nic nie wniosła, no to co ona mieli z tym zrobić, tak. <laughs> No i ja tylko w, w powiem, że y, być może problem właśnie adaptacji polega na tym, że również z drugiej strony nie tylko fani y, uwypuklają bardzo w swojej narracji te sprawy, które są mniej istotne y, i robią dokładnie to samo niestety y, producenci. Znaczy to producenci wyjeżdżają z tym, że okej, okay, <coughs> że nie, nie opowiemy historii Dafa Weidera, i była, no, będzie czarna inkwizytorka i y, y, y wiecie. No, nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, jak o to wywoła reakcję u rasistów i nie trzeba wiedzieć, jakim e, się skończy to e, medialnym szumem. Tak, by będzie korzystny dla producentów, więc znowu e, myślę, że Rings of Power byłoby inaczej odebrane, gdyby tych dwóch showrunnerów, którzy za sobą mają wybi wybitne sta Star Trek Into Darkness wyłącznie, e, nie mówiło wszędzie, że, że oni opowiedzą coś lepszego niż Tolkien. Znaczy. No, znaczy, to jest strzelanie. Ja się z ja, ja, tu, tu się zgadzam, <grym> że wiesz, że próba sprzedaży tego serialu i ta cała otoczka ona była w pewnym momencie po prostu. Okropna. Czy marketing nie był, żałosny, marketing, czy, czy, czy. był nie, marketing był straszny? Nie, marketing był straszny, Fani, wie, że zebrani, punkt, nie. jacyś aktorzy grający fanów, którzy mówili, że zajmili najlepszy tak, serial tak, ever Tak, że i, wiesz, to, to jest dokładnie tak jak Tolkien. Tego, czego a, by by a, chciał, Jakbyście po prostu powiedzieli, chcemy zrobić fajną narrację, nie? Chcemy na podstawie Tolkiena opowiedzieć swoją fajną historię, która będzie wam się podobać. Ok, uzasadnić, wiesz, na przykład od razu damage control tak zanim się pojawią yy, szkody od razu powiedzieć jaki jest nasz plan dlaczego pokazujemy tak Galadrielę na przykład i od razu długi pasus, wiadomo że fani to przeczytają bo fani wszystko przeczytają hmm. bo przeczytali już 10 w historii Śródziemia na przykład więc nie zaszkodzi im dłuższy tekst wyjaśnić to tak pokazać motywację hmm. jakieś żeby żeby ktoś był w stanie to zrozumieć ale nie trzeba było powiedzieć że robimy tak bo to będzie lepsze nie tu, tu, tu pełna zgoda, jakby ja nie znoszę tego, jak bardzo, mówię, ja w miarę lubię Galadriela z serialu, ale to już inna sprawa. Ja Ma, też. Mam, 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 mam pewne rzeczy, ale jednocześnie pełna zgoda, jeśli chodzi o marketing. Marketing tego serialu, wiele ludzi mówi, że jak możesz mówić, że dla ciebie to nie jest istotne, że pewne rzeczy zmienisz w stosunku do Tolkiena, skoro twórcy mówili X. I ja mówię, ja staram się to rozdzielać mimo wszystko i patrzeć, okej, okay, serial jest taki, ale jednocześnie nie... I, i mogę, okej, okay, ogląda, bo mogę być na przykład osobą, która nie była wystawiona na ten marketing. I wtedy odbiorę ten serial mm -hmm. tak, nie inaczej, mm -hmm. ale jednocześnie to nie, to nie jest tak, że ja uznam, uzna, że mogli sobie tak... Nie, 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 nie. Ten marketing był paskudny, ten marketing był wprowadzający w błąd i tego typu rzeczy są absolutnie karygodne. I zgodzę się z, tak samo z Obiłanem i mówiłem na, o tym na którymś z naszych live'ów. Mam podejrzenia nie mogę ich w żaden sposób uzasadnić, ale mam pewne, że twórcy w takim Disneyu bardzo często zaczynają myśleć, czy jakiegoś aktora czy aktorkę po tym, co stało się z. Jak się nazywa aktorka, która Rose grała w Los Jedi? O Jezu, nie pamiętam. Zapomniałem nazwisko. No ale Rose. Kelly Tran. Kelly Mary Tran. Tak. Który, wiecie, jej, jej, ona miała taką nagonkę na... Ona musiała zejść z mediów społecznościowych. A co z małą ręką? To? O, nie, o Jezu, właśnie to! Ale Daj spokój, mo, mo, zrozumiałem. Moja rzecz polega na tym, że ja jakby nie mam nic przeciwko wręcz super, jeżeli dziewczyna świetnie śpiewa i tak dalej, fantastycznie. Mój problem jest taki, że podejrzewam niecne intencje ze strony Disneya, który właśnie tą... E, czy czarną inkwizytorkę na zasadzie biorą, zatrudniają aktora czy aktorkę i wystawiają go jak taki jego, wiecie, yy, gościa do bicia, który będzie, mm. w niego będą leciały tak. strzały, on będzie zbierał ten cały hejt, a nam to da marketing. Tak, I, ale ja się i, zgadzam, to samo zrobili z Arondirem i z księżniczką Dizą które się później okazały w przeważającej większości ulubieńcami e, widzów. Tak. A był nie wypaliło to totalnie. Ale, ale widać w tym taką cyniczną strategię. No come on, przecież był Mace Windu grany przez mm. genialnego zresztą aktora, nikt nic nie mówił na to. Wręcz przeciwnie, ponieważ mówiono nam raczej, że Zo, zobaczcie, będzie no, nowy każdy się Miss Bał. Jedi. Zauwałymi. Ale była zupełnie inna narracja, nie? Że przecież wow, że zupełnie wow, następny Miss Jedi, zobaczcie, on ma fioletowy miecz świetny. Zupełnie inna była narracja wtedy, na co innego była przekierowana, więc e, ja, ja naprawdę jestem w stanie się podpisać pod tym, że to jest, że to jest intencjonalne. Nie, nie zdziwiłbym się, bo, bo no, widać jaki to generuje no to, ten, ten znaczy Nie chcę jest bronić ten... troli, bo jasne, ci goście, którzy to mówią są oblechami i niech spieprzają generalnie. Natomiast y, właśnie to jest ten takie te, te, te dziwne nakręcanie się. I czasami mam wrażenie, że znowu co adaptację, jest na zasadzie takiej właśnie, bo my zrobimy to lepiej niż, niż autor, nie? Albo bo, bo zrobimy to ta, tak i tak. I, do, I cały czas uderzamy w to miejsce, żeby podkurwić trochę, żeby, jak wiecie, trochę mm -hmm. podkurwić i tak dalej, bo wiadomo, że to zbierze większy szum. Zresztą House of the Dragon miało casting czarnoskórych aktorów, ale nikt nie mówił o tym w żadnych doniesieniach medialnych ze strony tak. HBO. Potraktowano to tak, powinno się. To jest po, normalne, tak? Pewne potem są. So. Pe, pewne kanały potem oczywiście musiały wytknąć, o, czarny tak. w grze o Tron, ale to już. To się tak, ale zauważcie, że nie miało to takich, takich nagłówków, nie generowało tak, i nie tak. generowało takiego szumu, jak w momencie, w którym by ktoś pokazał to na talerzu. Twórcy siedzieli cicho, bo wiedzieli, że zostali po dupie na powiedzmy ósmego sezonu i siedzieli cicho i, i dzięki temu nikt nie miał nabustowanych oczekiwań tak, przed cyberpunkiem, swoją drogą, bo to jest bardzo podobna sytuacja i nie, nie rozczarowaliśmy się, tak? Można było się wyłącznie rozczarować pozytywnie. Mhm. No dobrze. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o ten temat, to poruszyliśmy najważniejsze elementy, które przyszły do głowy. Tak jak mówię, dyskusja w stronę tego, jak są rzeczy oceniane i tak dalej, to myślę, jest zupełnie oddzielna dyskusja, o której moglibyśmy gadać i gadać o, o właśnie ocenach. O tym, że dzisiaj ludzie tak mają duży problem z tym, żeby po prostu usiąść i, i wyłożyć i zastanowić się i porozmawiać. Wydaje mi się, że to jest temat na naprawdę inną, fantastyczną dyskusję. Natomiast, żeby nie odbiegać tak daleko od adaptacji, wydaje mi się, że to jest. To jest właśnie to, no, więc... więc y ja jestem zachwycony tymi wszystkim przeskokami między tematami, bo tutaj tyle tego Tylko że one się mięsa, wbrew pozorom... No, tak, nie, 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 tak, bo One wbrew się. pozorom się ze sobą łączą i to ciężko mówić o jednym bez mówienia o drugim, bo to wszystko wynika gdzieś z naszych, z naszych oczekiwań, naszych właśnie, cały czas wracamy do tego, nieumiejętności lub umiejętności wyłożenia o, o co nam chodzi, nie? A może, a wręcz czasem samemu zrozumienia, dlaczego ja jestem wkurwiony, dlaczego to mi się nie podoba? Więc... Ja, 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 tylko, ja tylko chciałem pozdrowić, właśnie nie wiem, czy kotka, czy kotkę, y, która szła za twoimi plecami tak, widzowie mogli tego nie widzieć. Planu. Ja po prostu płakałem z Krzysztofem. Siedzieliśmy i się uśmiechaliśmy, ponieważ ty Oskar wtedy mówiłeś o Rosomaku, że Rosomak jest mały, Rosomak jest drapieżny, a twój kotek wszedł wsadził głowę między firanki i wystawił dupę w twoją stronę. A ty gadałeś o Rosomaku. I to było absolutnie cudowne. I to, to był najpiękniejsze kameo dzisiejszego roku. Mój odcinek. mój kot jest, bardzo często bierze udział w naszych live. to jest. Cudowne. Także dziękuję bardzo naszym gościom, oczywiście zapraszam na ich kanały, które będą podlinkowane jak najbardziej w opisie. Mam nadzieję, że dyskusja również naszym widzom przypada o głosu, mam nadzieję, że poruszyliśmy dużo tematów związanych z tym wszystkim dookoła. Wszystkie oczywiście dalej zachęcam do zarówno śledzenia napisów końcowych, jak i mówię, odwiedzania kanałów zarówno Filipa, jak i Krzysztofa. No i oczywiście widzimy się przy kolejnej okazji. Trzymajcie się. I zapraszamy Was, was niebawem no. do nas na bez schematu. Okej, okay. jak się. najbardziej. Także dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się. Hej.